To zaczynamy? Myślę, że możemy zacząć, no. no i fajnie, no to... Yy... No to hej, dzień dobry, cześć i czołem. Cześć, dzień dobry. Ten poniedziałek rano, nagrywany w czwartek po południu. <grym> tak, zaginamy czasoprzestrzeń, jesteśmy Patryk i... Adrian. I Adrian, jesteśmy podcast HeChemiczny. No i dzisiaj przygotowaliśmy parę ciekawych tematów, także zostańcie z nami. Może Adrian trochę więcej powie o formule naszego podcastu. Tak, gdyby ktoś pierwszy raz wszedł i zastanawiał się o co chodzi z tym podcastem, to ja i Patryk przygotowaliśmy, no powiedzmy, w półtajemnicy mhm. tematy, które przygotowujemy przed sobą, także ja. Nie za bardzo wiem, o czym Patryk będzie mówił. A więc... ja tak samo nie wiem, o czym Adrian będzie mówił. No Dokładnie. i tak nawzajem trochę siebie zaskakujemy yy, i opowiadamy sobie nawzajem, a przy okazji też Wam jakieś ciekawe tematy ze świata popularno-naukowego, tak, tak. naprawdę. Trochę, trochę bardziej albo mniej popularno-naukowego. Tak, nie? Jest. temat jest bardziej pop, albo bardziej ularno-naukowy. Jak mówi slogan naszego podcastu jest to podcast popularno-naukowy, ale, ale czasami też nie. nie. Yy, okay. yy, Myślę, to... że możemy zacząć od yy, przypisów, czyli kącika, w którym poprawiamy błędy, Nasze błędy. jakie zrobiliśmy, albo gdzieś my tam nakłamali, albo się pomylimy. pomylimy. I ty, Patryk, nie masz żadnego błędu, prawda? Czy ja przynajmniej jakiegoś nie, nie wyłapałem żadnego błędu. Może coś się zdarzyło, ale tego nie wyłapałem po prostu, okay. więc ja... ja dzisiaj do niczego nie będę się odnosił, ale ty masz chyba jeden Tak, punkt. ja mam, ja mam auto przypis, bo yy, ja mówiłem w zeszłym. Yy, w poprzednim odcinku, czyli dwa tygodnie temu, zachęcamy serdecznie do przesłuchania, mówiłem o chemii z Niemiec. Ja mówiłem o tym, że ona jest podrabiana i że gdzieś tam, w jesienią któregoś tam roku, yy, pewna grupa przestępcza, która podrabiała chemię z Niemiec, yy, została złapana przez. Ja powiedziałem wtedy CBA, czyli Centralne okay. Biuro Antykorupcyjne. Nie wiem, czemu to powiedziałem, bo to było Centralne Biuro Śledcze, CBS. A, okay. Ja miałem napisane CBS, ale powiedziałem, że to było CBA. I to jest twój błąd. Tak, to jest mój błąd. Okay, tak, faktycznie. Tak, przyznam się, to ja to zrobiłem, nikt mi tego nie wytknął, ale z uwagi na, mm, powiedzmy, jakby to powiedzieć, reporterską reporterską rzetelność <laughs> e, i tam dziennikarską powinność. E, potrzebuje się zreflektować, bo mi też trochę nie dawało spokoju. Kodzik okay, e... społecznościowy my dostaliśmy quasi maila. A, napisał no to napisał do nas Zadek. Radek wysłał nam w załącznikach zdjęcia niemieckich płynków do pranka. To był bardzo firmy taki już rozbudowany mail w takim razie, bo multimedialny. Z, z załącznikami, tak. Z załącznikami, okej. Okay. Yy, I także dziękujemy bardzo Radku. Tak jest, jeżeli też chcecie zaraz, Adrian, przeczytać oczywiście tego maila, ale jeżeli też chcecie wysłać nam maila, może z jakąś uwagą, może z jakąś poradą dla nas, albo chcecie po prostu napisać, że jesteśmy fajni, to zachęcamy. kontakt.hechemiczny. Możecie połączyć też rzeczy, napisać jedną z tych dwóch rzeczy i nawet że jesteśmy fajni. Tak, 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 dokładnie. Yy, kontakt.hechemiczny maupa@gmail.com to jest nasz adres mailowy, na, którego, na który możecie pisać. A teraz proszę, czytaj. Yes, Natomiast Radek napisał. Mm -hmm. Dzień dobry. W załącznikach przesyłam zdjęcie etykiet zakupionych w Niemczech proszków do prania, do pranka firmy Persil. Łączę pozdrowienia. Radek. No, bez, bez nazwiska. Yy, no, także dzięki wielkie Radku. Zdjęcia zostaną zostały. Powieszone włączone... u nas na ścianie w naszym biurze, w <laughs> zostały, naszym studio. Zostały włączone do materiału dowodowego w sprawie śledztwa na temat chemii. <laughs> I, i, i być może zostaną kiedyś wykorzystane. Okay. Jeśli, jeśli masz współlokatorka, kupi proszek Persil, to, to sobie ten porównam sobie etykiety, zobaczę co będzie. No i super. Czyli Proszę. mamy kącik wpadkowy, mamy kącik społecznościowy. mailowy społecznościowe zaliczony. Czas przejść do zwiastunu. Czas przejść do zwiastunu. no. Adrian, o czym nam dzisiaj opowiesz? Słuchaj, Patryk. Mm -hmm. Teraz się trzymaj ostro, bo to, co Dobra. powiem, może zwalić cię z nóg. Chwytam, chwytam stolik, chwytam czy, biurko. Czy ty wiesz, że aktywność fizyczna okay. sprawia, że jesteśmy zdrowsi? Nie, naprawdę? No. To czekaj, ja idę to się nowe przebiec. No, to nie jest wiesz, po, po, opowiadaj coś, ja idę się przebiec i, i, i improwizuj. Będziemy, będziemy robić podcast na stojąco od, od przyszłego o. czasu. I to wcale nie jest głupie. To nie jest głupie, naprawdę. No. Nie jest głupie. Niemniej jednak. To oczywiście wiadomo, sport, sport, jesteśmy zdrowi. To w sumie jest trochę na zasadzie, jak czekaj, jakby to teraz powiedzieć, banału. To jest takie o, wyświechtane, mm -hmm, można powiedzieć mm -hmm. zwrot, no bo wszyscy mówią, sport to zdrowie, sport to zdrowie, weź, idź, pobiegaj, nie, co się smucisz, uśmiechnij mm -hmm. się bla A to w się bo w przypadku takich wyświechtanych sloganów, zawsze jest tak, że nie zagłębiamy się w nie, a czasami są one wyświechtane, ale nieoczywiste. No, pewnie do tego nawiązujesz. Patryk, dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności. Nie. <laughs> na przykład, bo zdrowie jest najważniejsze. A zdrowie, tak, zdrowie, nie. zdrowie. Ale abstrahując zdrowe. od tego. Mhm. Mm. No bo faktycznie, z, y, sport to zdrowie, sport to zdrowie, ale tak naprawdę trzeba sobie zadać pytanie, ile tego sportu sprawi, że my będziemy zdrowsi, albo nawet nie tyle sportu, co aktywności fizycznej. Hmm. I czyli po pierwsze, jaki czas powinniśmy poświęcić aktywności fizycznej, i dwa, jakiego rodzaju aktywność fizyczna to powinna być. Czy to będzie aktywność fizyczna lekka, umiarkowana. Czy intensywna. I ja oczywiście między innymi wyjaśnię, którą aktywność zalicza się do danej kategorii. Czy to nas, na przykład, nie wiem, czy wystarczy zrobić trzy pompki, umyć podłogę i zrobić obiad, mhm. czy trzeba będzie przebiec maraton w ciągu miesiąca. To jest sobie jak gdyby życie. dla nas zdrowsze. Tak. A czy może nie tyle co zdrowsze, tylko czy na przykład pierwsze wystarczy, czy faktycznie trzeba by przebiec okay. ten maraton miesięcznie, żeby wiesz. Żeby, żeby to niosło ze sobą jakieś korzyści. Tak, żeby to niosło ze sobą korzyści, a w tym przypadku badania, które znalazłem były na temat tego, jak aktywność fizyczna wpływa na to, że my. Zmniejsza nasze prawdopodobieństwo tego, że umrzemy przedwcześnie. Mm -hmm. Przy okazji też powiem o tym, czy wiercenie na krześle zalicza się do tych czynności uh. i ile kalorii spala nam wiercenie na krześle. Wiercenie bo, się na krześle, tak. Bo dużo bo. osób, y, powiedzmy, wymówką dużej ilości osób jest to, że ja mam siedzący tryb życia, ja nie mam czasu na sport tak dalej. więc istnieje szansa, że być może przez wiercenie na krześle możemy przedłużyć sobie okay, życie. Okej, ciekawe. Do tego, czy powinniśmy przerzucić się na pracę stojącą, czyli czy na przykład zakup stojącego biurka albo w jakiś sposób zorganizowanie sobie stojącego miejsca pracy też może pomóc nam, może nie tyle, że w przedłużeniu życia, czy tam zmniejszeniu prawdopodobieństwa przedwczesnej śmierci, chociaż trochę na jedno wychodzi. To trochę to samo. Mhm. Y chociaż niekoniecznie, jakby tak wchodzić w szczegóły, ale nieważne. No dobra. Więc będzie o tym, czy faktycznie możemy rozważać kupno. Stojącego biurka, które są teraz bardziej popularne, ostatnio. I na sam koniec, jeszcze ciekawostkowo, czy powiedziałbyś, że aktywność fizyczna może cię uchronić przed ewentualną utratą wzroku? Aktywność fizyczna przed utratą wzroku? Tak. Mm, no, chyba bym tego tak bezpośrednio nie połączył. I mam badanie, które. Z no, do którego dowiesz się, czy to prawda, czy, 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 może, czy może trafię do przyszłego kącika z przypisami no <laughs> już proszę, na sam początek. No Także to, to, będzie, to będzie mój mój odcinek dzisiaj. Okej, okay, ale zanim. Ale najpierw. Ale zanim, y, zanim to, no to zachęcamy również do y, obserwowania nas na Facebooku, do śledzenia nas na Facebooku. Tak samo zachęcamy do obserwowania na Twitterze. Jeżeli chcecie być na bieżąco, no to tam na pewno dostaniecie od razu informację, y, że nagraliśmy. Podcast i możecie nas znowu posłuchać. No ale zanim również y, będzie temat Adriana, no to zaczniemy mój temat. Tak. Zamieniamy kolejność. Tak jest, taka zamiana. Y, dobrze. Adrian, czy ty kojarzysz takiego pana jak Elon Musk? Nie. Nie, nie kojarzysz. Czekaj. Wcale nie mam jego, nie, wcale nie, nie mam ja. jego biografii pod mikrofonem. Tak, jego, jest, jego... stasy, statyw właśnie robi mi biografia tego pana. Tak więc, okej, okay, znasz i, i, i dobra, do, dobrze wiem, że jesteś jego wielkim fanem, także... Okej, okay, może być. Pe, No, może, może, może wielkim to przesadza, Jestem nie? fanem, jestem fanem jego inicjatyw. Okay. Jego jako człowieka, no to już różnie. Jakbym okay. miał z nim pracować, to niekoniecznie. Okej, okay, dobra. Ale jakiś rodzaj fanostwa się pojawia, Myślę, że tak. Okej, okay, więc y, z pewnością pewne rzeczy, które teraz poopowiadam, nie będą dla ciebie nowością, ale może dla naszych słuchaczy tak. Y, no więc ten Elon Musk, o którym rozmawiamy, jest to jeden z najbogatszych aktualnie ludzi świata. Mm -hmm. y, no i jego fortuna wzięła się z tego, że jest założycielem albo współ, współzałożycielem wielu firm. Jego taką pierwszą i taką sztampową firmą, którą założył, to PayPal, czyli firma obsługująca jakieś takie płatności internetowe i, i wszystko związane właśnie z, no, z płatnościami. Tak to było naprawdę. dosyć pionierskie swego czasu. Tak jest. No i to na tym tak naprawdę zbił fortunę ten, ten człowiek, przynajmniej którą tą później... swoją taką początkową. Tak, później ją wiele razy prawie stracił, przez to jego firmy też były na skraju bankructwa. Generalnie polecam jego biografię mhm. do historii. Ona jest ciężką książką, ale większość biografii jest ciężka. No tak. Niemniej, no gość jest. Ile on ma lat? On jest, prze... on jest na pewno gdzieś po 40, tak mi się wydaje. A ilość, ale osiągnięć... 50 raczej, tak, A ilość raczej. osiągnięć, którą już ma na swoim koncie, jest bardzo imponująca. Niedużo ludzi, którzy osiągnęli 40 lat, ma już swoją biografię napisaną. Tak jest. Ja spieszę właśnie z wymienieniem niektórych z jego osiągnięć, i jedno osiągnięcie możecie zaskoczyć. Moim zdaniem jest to jedno z jego największych osiągnięć, ale to na samym końcu. Miota ognia z, z logiem Nie, 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 nie. Na pewno cię tym zaskoczę. Okej, okay, dobra. Okay. dobra. E... Więc facet y, też założył, jest współza współzałożycielem firmy SpaceX, yes. która zajmuje się lotami w kosmos. I w ogóle mogę się wtrącić? Jasne, śmiało. Bo śmiała. patrz, po angielsku to brzmi lepiej, nie? Jakbyś po polsku, my się po polsku śmiejemy, nie? Januszek, Budeks, nie? No. Nie wiem, Patrykeks, Adrianek, nie? To byłby A tu jest spaceks. spaceks. Spaceks, nie? No, to albo Kosmoseks. Wiesz, Kosmoseks, nie? A tu Kosmoeks, SpaceX, to jest po prostu Spaceks. No, więc, e... Dziękuję, to koniec mojej dygresji. Koniec dygresji, dygresja out. Dobrze, więc SpaceX, loty w kosmos, e, a w sumie tak domyślnie, no to gdzieś tam w przyszłości kolonizacja kosmosu, gdyż takim cytatem Elon Muska jest to, że powiedział, e, prędzej czy później musimy rozprzestrzenić się poza tę zielono-niebieską kulę, albo wyginąć. E... Czyli według niego, no, nie mamy już, znaczy, jedyną opcją, by gdzieś tam nasz gatunek przetrwał dłuższy czas, jest to, że musimy zacząć kolonizować kosmos. Jeszcze się wtrącę, mhm. bo właśnie też ostatnio czy, tak, słyszałem o takim cy cytacie Ilona cytacie Maska, że pierwsi koloniści na Marsa nie przeżyją. A. W sensie niekoniecznie S nawet tego, że tam dolecą, tylko że mogą już po prostu nie przeżyć samej podróży. A no proszę, no więc potrzebni są odważni śmiałkowie. <laughs> to, ale, nie wiem, właśnie wiem, że takie zdanie nie sprzyja bardzo takim inicjatywom, tak mi się wydaje, no ale Elon. Ale na pewno jest kogoś jaki znajdzie. Jest, więc no, na pewno kogoś znajdzie. no Są ludzie, którzy na pewno będą chcieli. Dokładnie. E, Spiąć się, być takimi pionierami hmm. w kolonizacji. Ale niemniej jednak to najpewniej jest one-way ticket. Przynajmniej hmm. na początku. E, no dobrze, poza tym spacex mamy Tesle, czyli bardziej takie już przyziemne rzeczy, bo firma zajmująca się motoryzacją, przede wszystkim motoryzacją e, samochodów Brumy. z elektrycznym napędem. E, zaczynali od takich ekstrawaganckich aut, bo chyba pierwszym modelem była Tesla Roadster. Tak. Miał trochę problemu też swoją drogą. Też, też fajnie to to. Tak, fotografia. ale to taka, że tak powiem, dosyć ekskluzywna była półka. A potem z każdym modelem schodzili cały czas o taką półkę cenową niżej, i zatrzymali się gdzieś ostatnio, na przykład na modelu trzecim. I to już jest takie powiedziałbym w miarę osiągalne, osiągalne auto. Jeśli chodzi o zarobki, no i również zajmują się taki, o, taką motoryzacją, jeśli chodzi o e, autonomiczne pojazdy. Mm, tak, 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 dokładnie. I w związku z tym, również no, te autonomiczne pojazdy musi obsługiwać jakaś sztuczna inteligencja. I sztuczną inteligencją również Elon Musk się zajmuje. Jest współzałożycielem organizacji OpenAI, która zajmuje się właśnie sztuczną inteligenc inteligencją. E, jest to taka organizacja non-profit, trochę można powiedzieć, że pożytku publicznego e, i Według Ilona Maska sztuczna inteligencja jest to takie zagadnienie bardzo ważne i zarazem bardzo niebezpieczne. I ta organizacja zajmuje się tym, by minimalizować wszelkie niebezpieczeństwa związane z AI, bo według Ilona Maska jest to jakieś takie zagrożenie dla ludzkości. Ta, 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 ta technologia tak naprawdę może nieść duże zagrożenia. Przy czym, jako że właśnie ta organizacja zajmuje się sztuczną inteligencją, a inna firma, która należy do Ilona Maska, czyli Tesla, również zajmuje się poniekąd sztuczną inteligencją, więc jak gdyby Elon Musk wypisał się z tej organizacji, tak żeby nie było jakiegoś konfliktu interesów. okej, okay. w porządku. Właśnie miał mówić, że zaczęli ze sobą bardziej współpracować przez wzgląd na... Nie, nie. On no, jest bardzo zafascynowany i, i uważa właśnie tą sztuczną inteligencją za bardzo ważne zagadnienie, no ale gdy zaczął rozwijać też tę sztuczną inteligencję w ramach Tesli, no to odpuścił sobie tę no, okay. organizację. Jak gdyby stwierdził, że się od niej odcina, tak by nie, nie, nie wynikał żaden konflikt interesów, no bo ta organizacja... Między innymi ma się zajmować minimalizacją jakichś takich niebezpieczeństw, gdzie na przykład jakieś korporacje mogłyby wykorzystywać sztuczną inteligencję w jakieś niecne sposoby, na mm. jakieś niecne sposoby. Okej. Okay. Kolejną firmą założoną czy współzałożoną przez Ilona Maskę jest NeuraLink. Jest to firma powstała w 2016 roku. Jest to firma neurotechnologiczna i tak naprawdę zajmuje się stworzeniem interfejsu mózg, maszyna czy mózg, komputer, bo to jedno i to samo, tylko inna nazwy. Czyli połączeniem Mózgu i maszyny, mózgu i komputera, bardzo ciekawe zagadnienie tak naprawdę i bardzo szerokie i też jest to bardzo przyszłościowe. Kolejną firmą jest tak zwana nudna firma, The Boring Company, the tak. boring company. i jest to tak naprawdę, dobra, jak, jak najnudniej powiedzieć, firma tworząca tunele. No. Bo ta firma zajmuje się y, transportem, infrastrukturą. Metro dla samochodów, tak bym to określił. Trochę tak, y, zajmuje się właśnie taką, y, taką infrastrukturą, komunikacją jutra. Taką przyszłościową, ale co ciekawe, właśnie w ramach tej firmy jakieś takie akcje marketingowe się różne działy, o których mogliście słyszeć i również ty, Adrian, z pewnością słyszałeś, czyli sprzedaż miotaczów ognia. To tak, właśnie w ramach tej. Tak, z, z, z tym zlogiem Boring Company. No właśnie, to w ramach. Mamy czapek z darzkiem, ale to już taki wiadomo, tak, taki tak, typowy. Tak, ale no, najgłośniejsze było to, że faktycznie Elon Musk zaczął sprzedawać w ramach tej firmy miotacze ognia. To był taki gorący produkt. Faktycznie i <laughs> chyba miał, miał wzięcie, nie? Na początku tak, to się pojawiło tak, jako szybko, żart. Się, szybko się to rozeszło, no mm -hmm. to prawda. No, ludzie podchwycili po prostu. No nie Jasne. ma się dziwić, sam sobie kupił, jakby miał pieniądze. No dobrze, facet jeszcze zajmuje się fotowoltaiką, właśnie też e, transportem, komunikacją, infrastrukturą, Jezu, czy no jest on się nie zajmuje, filantropem, nie. ale jego jednym z najważniejszych osiągnięć w jego życiorysie jest Jest imię to? dla jego syna. Nie, a to, to też bardzo ciekawe. Polecam sprawdzić, jak e, nazywa się jego syn. E, ale facet ma doktorat honoris causa na krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej. Czekaj, co naprawdę? Tak, tak, tak. Taką informację znalazłem, że facet ma doktorat honoris causa na, 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 na krakowskiej AGH. Ła. Wow. Widzisz? Nice. I to jest to osiągnięcie, o którym wspominałem, Dobra, że... Dobra, kończymy odcinek, to mój temat. <laughs> no, e, dlaczego tyle opowiadam o nim? Dlatego, że skupię się na jednej z firm tego pana. Mianowicie na Neuralink, czyli właśnie na y, tej firmie, która zajmuje się y, interfejsami mózg-maszyna. Czyli zrobi z, z nas cyborgów. Trochę tak, trochę tak. Elon Musk chce nasze mózgi podłączyć do komputera i vice versa komputery do naszych mózgów. E, czym w ogóle jest tak, coś takiego jak e, brain machine czy brain computer interface? E, to jest technologia, która łączy mózg z jakąś zewnętrzną maszyną, czyli komputerem po prostu. E, no i możemy taki komputer obsługiwać za pomocą Myśli. Jak to działa? W praktyce już, już istnieją takie, 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 takie interfejsy. To nie jest nic nowego. One służą przede wszystkim do, dla osób niepełnosprawnych, i w ten sposób, gdy mamy podłączony mózg do komputera, zaraz opowiem w jaki sposób, to możemy kontrolować kursor, kursory komputerowe. Okej, okay, no to słyszałem. Możemy sterować jakimiś robotycznymi kończynami. Czy możemy na przykład też sterować, czy jakoś obsługiwać syntezatory mowy, czyli osoby, które mają jakieś takie problemy zdrowotne, czy właśnie natury takiej ruchowej, czy, czy, czy innej, to, to, to już są interfejsy, które potrafią im w tym pomóc. Do tej pory te zastosowania, o których mówię, wymagały maksymalnie 256 elektrod, czyli najbardziej jak gdyby zaawansowany interfejs do tej pory posiadał 256 elektrodów po szczególnych. Czy są mózg. podłączone? Ale w mózg, czy w sensie na głowę, czy oni się bronią? Już mówię. Mamy... Mózg składa się ze 100 miliardów neuronów. Tak, no. mniej więcej. Chociaż mówi się, że może to jest liczba nieco mniejsza, ale szacunek powiedzmy 100 miliardów, może 80, no ale duża liczba. Mhm. Yy, nie dość, że mamy te 100 miliardów neuronów, nie milionów, tylko miliardów. To mamy jeszcze y, synapsy, czyli połączenia między neuronami, czyli każdy z neuronów stworzy nawet dziesiątki tysięcy synaps, czyli połączeń. Czyli mamy ogromną, skomplikowaną sieć. Mózg jest naprawdę najbardziej zaawansowanym, y, za, najbardziej zaawansowaną maszyną na świecie. Ile, jeśli wiesz, mhm. jaką wielkość ma jeden taki neuron i taka synapsa? To jest... Neuron to jest komórka, przy czym neuron składa się ze swojego ciałka, czyli mhm. jakiejś takiej o bardziej okrągłej części oraz dendrytów i aksonów i to są takie wypustki, takie trochę przypominają drzewa, korzenie coś takiego i to są one właśnie tworzą różne połączenia. Na końcu one się czyli mamy ciałko neuronu mhm. oraz dendryty i, i, i aksony. Tak tak, ale tak wiesz, wymiar w sensie nie wiem, jakiś No to jest rozmiar komórkowy, no. czy coś takiego. A, komór no dobra, w sumie rację. Komórkowy. Okay. Tu Ale tak po prostu trochę mi taka analogia, no bo w sumie no mózg ma swoją wielkość, nie? I on tam mhm. ma dużo tych swoich od... części, które są odpowiedzialne za różne rzeczy. Są po prostu, mhm. jak słyszę, miliard neuronów, i które wypuszczają jeszcze te dziesiątki, każdy z nich... Y... Dendrytów i aksonów. Dendrytów mhm. i aksonów, no to gdzieś to się musi pomieścić, nie? Jednak. Tak, przy czym mamy na przykład połączenia pomiędzy mózgiem, a gdzieś jakimiś kończynami, czy rdzeniem kręgowym i tak mhm. dalej, więc taki neuron może mieć nawet długość metra. O oh, wow, nice. OK, więc żeby połączyć mózg z komputerem przez ten interfejs, no to podłącza się elektrody, czyli takie urządzonka, takie szpileczki, że tak powiem metalowe, które po prostu bezpośrednio wkłada się, wpija się w neurony. I najbardziej zaawansowane interfejsy do tej pory posiadają 256 elektrod. Czyli te zastosowania, o których mówiłem, one wymagały zazwyczaj mniej, ale najwięcej wymagały 256 elektrod, czyli zapisów z 256 neuronów. A mamy ich 100 miliardów. E, ok, czyli mamy urządzenia, które potrafią czytać aktywność milionów neuronów. Znaczy, yy, mamy yy, urządzenia, które potrafią czytać yy, aktywność pojedynczych neuronów, ale mamy też urządzenia, które potrafią czytać aktywność milionów neuronów. No bo tutaj powiedziałem, że maksymalnie 256, co względem liczby 100 miliardów. No to jest ogromna różnica. A czy to ograniczenie wynika z tego? W sensie... bardzo, musimy bardzo precyzyjnie wybrać neuron mm -hmm. i umieścić bezpośrednio elektrodę, jakąś mini szpilkę miniaturową. No właśnie ale bezpośrednio oni, w ale mózgu. oni tak się przebijają przez czaszkę. To jest w tym momencie? Tak, to jest inwazyjna metoda. Po prostu okay. musimy się przebić. Nie przez bo czaszkę. właśnie ja widzę, że to jest chyba kwestia właśnie miejsca, nie na nie neurony miliardów szpilek obok siebie, nie? Pewnie podłączonych jakimiś I, I też nie wszystkie neurony są na powierzchni gdzieś mózgów na korze, no korze mózgowej, tylko mm -hmm. gdzieś w głębi. E, ma, a mamy urządzenia, które potrafią czytać aktywność nawet milionów neuronów przy czym wtedy jest to średnia i jest to taka średnia jeszcze powiem rozmyta to znaczy nie czytamy aktywności poszczególnych neuronów ale pewnej grupy neuronów i wtedy nie mamy aż takiej precyzyjnej metody i to są bardzo popularne metody na przykład elektroencefalografia czyli EEG no i one mierzą fale mózgowe no i to ma szerokie zastosowanie w medycynie podobnie mamy metodę nazywaną fMRI jest to funkcjonalny rezonans magnetyczny mózgu i tak jak elektroencefalografia, EEG, czyta fale mózgowe, czyli gdzieś jakąś taką aktywność elektryczną w naszym mózgu, bo właśnie neurony, przysyłając między sobą informacje, przysyłają impulsy nerwowe, czyli takie tycie ładunki okay. prądu. Uh -huh. e, no więc e, elektroencefalografia to czyta fale mózgowe, no ale jest to bardzo taka informacja zbiorcza, średnia. To są po prostu przykłada się jakieś takie, to czyta się na powierzchni czaszki. Nie, nie, nie wkładamy żadnych elektrod, nie jest inwazyjnie, przebijamy się przez czaszkę. W przypadku FMRI jest to funkcjonalny rezonans magnetyczny mózgu. E, technika jest trochę inna, bo mm, mierzymy aktywność mózgową poprzez y, czytanie zużycia tlenu. Czyli w naszym mózgu y, na, neurony są oplatane jakimiś naczyniami krwionoś, krwionośnymi, i gdy neurony intensywnie pracują, zużywają intensywnie tlen. Więc mierzymy nie to, jak działają neurony, ale to, jak intensywnie jest zużywany tlen. A na tej podstawie, podstawie wnioskujemy, że w tym miejscu aktywnie pracuje mózg, bardzo aktywnie. No i możemy sprawdzać, czy w tym miejscu mózg pracuje intensywnie, czy w innym, i możemy wyciągać jakieś wnioski, że na przykład tutaj jest kora odpowiedzialna za ruch, więc prawdopodobnie ktoś wykonuje jakiś ruch albo myśli o ruchu itd. Kora wzrokowa. Więc ktoś pewnie na coś tam patrzy i tak dalej. Czekaj, czekaj, czekaj. Mhm. Myśli o ruchu, a na zasadzie myśli przed jego wykonaniem, czy na przykład, na przykład myśli, bo, bo kora to, ale bym jest... poruszał ręką i już jest ten i już jest aktywna. Ten. No to jest kora premotoryczna, która odpowiada za planowanie, planowanie jak gdyby ruchów, więc to też można sobie obserwować. Co ciekawe, a jak, myślisz, dobra, jak, a jak myślisz, jak biegasz, to też będziesz miał aktywność w tej części? są części odpowiedzialnie bezpośrednio za wykonywanie ruchu, i okay. to jest rozłożone na wiele oczywiście struktur w mózgu, a są y, części odpowiedzialne za planowanie ruchu. Okej, okay, dobra, czaję. Y, no czaję. dobrze, no więc mamy mm, takie metody, które potrafią czytać wiele milionów neuronów, no ale nie są to takie precyzyjne metody, jak po prostu umieszczanie elektrod, przy czym tam mamy ograniczenie niewielu tych elektrod, bo jest to no, inwazyjny zabieg. Czyli elektro... elektrody na powierzchni też można umieszczać na powierzchni te elektrody, jak gdyby przyklejać po prostu do Ta, czaszki, no, tak, no tak, ale tak. znowu jest to tylko średnia y, oraz taka bardzo powierzch... powierzchowna y, informacja, no bo tak samo y, dosłownie w przenośni powierzchowna, no bo czytamy tylko aktywność neuronów, które znajdują się w korze mózgowej, czyli najbardziej zewnętrznej strefie mózgu, czyli gdzieś jakichś głębokich neuronów, nie potrafimy odczytać ich aktywności. No dobrze, czyli wymogiem jest po prostu inwazyjność, i do tej pory osiągnięto taki pułap 256 elektrod. Dodatkowo, elektrody te muszą być biokompatybilne. Co to znaczy? No po prostu nie mogą niszczyć naszych struktur w mózgu. Muszą, muszą być umieszczone i trwać tam nawet, nie wiem, przez lata, czy, czy, czy przez jakiś dłuższy czas. I, I zarówno elektrody nie mogą być niszczone przez, jak, jak gdyby mózg, jak i mózg nie może być niszczony przez elektrodę. Umieszczone przez lata. Taki jest cel tego Neuralink, ale za tym, zaraz o tym opowiem. To ma być taki wszczep na stałe. Ale też istnieją takie interfejsy wszczepione na stałe po prostu. Ale to potem co? To, to jest coś na zasadzie, tak mówiąc oczywiście koncepcyjnie, z tyłu człowiek ma, nie wiem, wyjście USB, podłączamy kabel i po prostu te wszystkie zaczynają działać? No? no. O, a okay. Teraz to jak to działa? W sensie wystają ci te powiedzmy igiełki z głowy po prostu? Opowiadam o, okay. o tym. Dobra, o tym. Dobra, poopowiadam uh -huh. o tym. Jasne. Więc elektrody muszą być biokompatybilne, odpowiednio małe i precyzyjne, no bo musimy trafić w konkretny neuron, więc one czasami są metalowe, czasami polimerowe, i tutaj zależność jest taka, że jest taka walka pomiędzy elastycznością a sztywnością. Elastyczność przydaje się do tego, by umieścić elektrodę w odpowiednim miejscu i nie zniszczyć jakichś takich struktur sąsiednich, czyli po prostu trafiamy gdzieś głęboko w mózg, jakiś głęboki neuron, a i nie, chcemy, nie chcemy niczego zniszczyć po drodze, więc musi być ta elektroda w miarę elastyczna, więc wtedy są lepsze elektrody polimerowe, ale sztywność też się przydaje, no bo jeżeli chcemy coś wbić, no to, no to trzeba trochę siły do tego. Tak, wbijamy igłą, a nie nitką, nie? Boing! <laughs> więc nie trzeba, taki, Boing. trzeba znaleźć taki złoty środek pomiędzy elastycznością i sztywnością, no i jeszcze te ma ten materiał musi spełniać ten warunek biokompatybilności. Mm. Czyli mamy dwa problemy: ilość elektrod oraz ich sposób umieszczenia i jak gdyby też y, sposób wykonania tych elektrod. No i tym problemom zaradzić chce Elon Musk poprzez właśnie tę firmę Neuralink. E, na, tak naprawdę ten projekt Neuralink on składa się z trzech takich filarów. Pierwszy filar to są specjalne ultra cienkie sondy, czyli te elektrody polimerowe. E, drugim filarem jest robot neurochirurg, a trzecim filarem jest taka zaawansowana i skondensowana elektronika, która przetwarza te sygnały. Czyli mamy trzy filary, którymi zajmuje się Neuralink, po to, by stworzyć świetny e, interfejs mózg-maszyna. Mózg, ok? E, tak więc, gdy uda im się osiągnąć to wszystko, to będzie taki pierwszy krok do takiego pełnego, w pełni funkcjonalnego interfejsu, który będzie mógł robić wiele różnych fajnych rzeczy, o których opowiem. E, i omówię teraz każdy z tych filarów, gdyż w 2019 roku opublikowano jak gdyby hmm, publikację, opublikowano artykuł, e, który miał na celu e, opowiedzieć, co tam się w firmie dzieje i co udało się osiągnąć, czyli w 2019 roku e, opublikowano pierwsze informacje na temat tego, jakie są postępy nad pracą, e, nad pracą nad tą sondą, czyli nad tymi elektrodami. Stworzono sondę. Sonda składa się z 96 włókien. I każdy z, każdy z włókien posiada 32 elektrody, czyli mamy jak gdyby włókna, takie trochę jak gdyby nitki, no i nitka składa się z tycich, tycich jeszcze niteczek, i, czyli elektrod. Jasne. A jak gruba jest ta nitka? Hmm, nie bo, wiem, ona, ale to są bo... nanometry. Znaczy okay. mamy włókno, które, które, które jest złożone z 32 elektrod. Bo w sensie, bo to już ma nam wejść tam do mózgu, tak? Tak, elektrody okay. już bezpośrednio trafiają do mózgu. Aha. Czyli mamy y, włókna, każdy z włókien składa się z 32 elektrod Ym, i ta sonda stworzona przez, przez tę firmę miała wtedy 96 włókien, czyli w sumie 3072 elektrody, 3000 elektrod. Nice. A jak wcześniej mówiłem, 256. 256. No to jest no, dużo więcej. Tak jest. Sonda jest, tak chwilę takiej trochę techniki, ale sonda jest stworzona ze złotego przewodu, bardzo cienkiego. Złoto to jest taki metal, który jest bardzo taki kowalny, stąd jego zastosowanie w jubilerstwie i daje się bardzo fajnie formować. W związku z tym można z niego stworzyć bardzo cienki przewód, który się nie będzie przerywał. I dodatkowo jest ten przewód złoty, ze złota, pokryty tworzywem, konkretnie poliimidem. I to, od, to zapewnia odpowiednią biokompatybilność, odpowiednią jakość sygnału, no bo wiadomo, ta odbierana aktywność z neuronów musi być... No to jest prąd po prostu. Tak, nie? to jest prąd, ja wiem, więc ten... Nie było zbyt dużego tak, oporu. nie może być jakiegoś zbyt dużego oporu, no musi spełniać wszystkie takie e, warunki, które, no musi spełniać dobry przewód elektryczny. <laughs> Tak, A, no, czyli, czyli jakoś masz informację w stronę dzisiaj jeszcze, jakie nie wiem, w sensie, no bo to jest prąd, więc jakie napięcie, albo nie wiem, na ten rzeczy. Musiałbym prądu, sprawdzić, to są okay. niewielkie, okay, niewielkie nie wiesz, nie wartości. Wiesz. Dobra, spoko kiedyś wiedziałem no musiałbym sprawdzić no, kiedyś to, wiedziałem no spokojnie to mu, e, wytłumaczę się za dwa tygodnie z tego ja, jakie są wartości prądu e, jakbyś tam gdzieś zapisał to byłbym ciwiczniejszy dobrze to ja już zapisałem dobra e, no i te e, otrzymane przez tych naukowców e, te sondy te, 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 te przewody są też bardzo cienkie co jest też bardzo cenne e, czyli mamy jak gdyby całą sondę która składa się z trzech elementów mamy elektrody i one są odpowiedzialne za odbiór sygnału Mamy przewody, które odpowiedzialne są za przekazanie sygnału oraz chip, który jest odpowiedzialny za przetworzenie sygnału i wzmocnienie. Czyli mamy odbiór, przekazanie, przetworzenie, wzmocnienie. Cztery takie etapy przez trzy różne elementy: elektrody, przewód oraz chip. Chip to jest też bardzo zaawansowana jak gdyby technologia, kawałek technologii, no bo to musi być małe, to musi być bezprzewodowe i tak dalej i tak Właśnie, dalej. Właśnie, bo oni przysy... w sensie, oni ty domyślnie... ten implant w mózgu i on ma bezprzewodowo przesyłać, tak, tak? Domyślnie to ma być bezprzewodowa technika. To znaczy mamy coś na głowie, wczep... wszczepione, implant wszczepiony, no i nie jesteśmy podłączeni do kabla. To byłaby to jest... tragedia ludzka, gdyby nie dość. Że... No już... że trzeba było ładować człowieka, nie? Dokładnie. Znaczy, znaczy to się nazywa... t... sen, nie? <laughs> tak żeby nie było. Znaczy, ten implant na pewno trzeba będzie ładować. A, no tak, faktycznie. Na no. pewno posiada jakąś baterię, no, ale wtedy przy łóżku mamy jakieś, jakąś, jakieś indukcyjne, bezprzewodowe ładowanie, więc po prostu kładziemy się spać i ładujemy się my poprzez spanie oraz, yy, oraz ta sonda, okay. ta technologia. A wiesz, jak oni to przesyłają? Bluetooth, IRDA? Yy, w tym artykule na, na 2019 rok stan był taki, że to posiadało zarówno Bluetooth, jak i jakąś taką łączność internetową okay. oraz posiadało to urządzonko port USB. Port USB e, mini C tan ma Thunderbolta? Nie <śmukujemy> mogę sobie monitor podłączyć? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Czyli tak w 2019 roku, jeśli chodzi o łączność tego urządzonka, no to e, było tam właśnie, no musi być bezprzewodowe e, i, i ma łączność Bluetooth, e, USB ma również port oraz e, taką łączność internetową. To powiedz mi jeszcze, też, jeśli mhm. wiesz, bo przewody mają wielkość nanometrów, to zakładam, że chip też jest niewiele większy, nie? E, mm, chip był wielkości, ja wiem, pendrive'a. Czyli z naszej czas czaszki wystają przewody, do którego jest podłączony ten chip. Aha, okej, okay, właśnie. Czyli to jest, czyli to, aha, czyli to jest coś na zasadzie, właśnie, jakbyśmy mieli urządzenie. Ona jest, urządzenie jest na głowie. Ta cała baza do przesyłania sygnału i tak dalej. Mm -hmm. okay, tak, w tak, tak, tak. Dobra. Trafiamy bezpośrednio przez czaszkę do mózgu, więc tak. Więc całe urządzenie wisi nam z głowy, że tak powiem. I to jest stan na 2019 rok. Tam są jakieś takie obrazki prototypowe. Kurde, e to łysi są tacy trochę leak. wasted. W opisie. E przy czym udoskonalono to, ale. Powiem o tym potem. Aha. Okej. Okay, czyli to by było, jeśli chodzi o ten pierwszy filar, czyli odpowiednia sonda pierwszy filar firmy Neuralink. Drugim ważnym elementem jest robot. Robot, który będzie odpowiedzialny za e, implantację implantu za wszczepianie implantu. E, robot. E, jest konieczny do tego, bo znaczy robot jest konieczny z tego względu, że te elektrody i przewody są z polimeru. Oprócz mm -hmm. tego, 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 tego cienkiego przewodu złotego, jest polimer, więc mają małą sztywność. Więc nie są dosyć... No nie są proste do umieszczenia odpowiednio w odpowiednie neurony. A i ten robot ma pomóc w tym. Tak żeby... jest. jest wynaleźli specjalnego robota neurochirurga. Yy, no ma on umieszczać szybko i sprawnie, przy czym yy, ma nie uszkadzać też jakichś sąsiednich struktur, yy, więc ma umieszczać te, te te neurony jak gdyby tak bez... No, nie, nie problematycznie, to znaczy bezpośrednio w neuron i nie uszkadzając żadnych neuronów po drodze. Są dane na temat tego, jak on wygląda? Czy to jest na zasadzie bardziej jak łazik? Czy to jest coś bardziej jak nie wiem, Optimus Prime? Czy coś w ten desek? Wiesz co, widziałem takie zdjęcie, że to jest taki jak gdyby trochę kask, pod który się wchodzi a robot ma y, główkę z igłą Aha. do nanoszenia nitek, to trochę przypomina szycie tak naprawdę. No bo mamy elektrodę i to tak naprawdę jest trochę jak nitka z igłą. A, czyli taka, taka chodząca maszyna do szycia. Trochę. Tak jest. Y, czyli mamy bardzo precyzyjny robot. On a jak ona się, jeśli wiesz, jak mhm. ona się porusza? W sensie, bo no, zakładam, że to nie lata, nie wiem, czy to w jakimś płynie mózgowym to płynie, czy to po prostu po tych, powiedzmy, jeździ nam po mózgu, mówiąc cudzysłowie. A, no nie, no robot ma swoje oprogramowanie, które wybiera odpowiednie miejsce Sercji, czyli mm -hmm. umieszczenia elektrody, optymalizuje drogę. No, musi znaleźć neuron, który na pewno chcemy tam umieścić elektrodę. On optymalizuje drogę do niej, czyli omija naczynia krwionośne, co jest bardzo ważne. No właśnie, tylko że chodzi mi o, hmm? o sam ten, bo to jest mm, jakby... No, ten robot musi się poruszać w czymś, nie? W przestrzeni, w powietrzu, Aha, no tak, w sensie, no tak... wiesz, czy on sobie po wpłynie mózgowym sobie to pływa, czy jak to wygląda? W sensie, Aha, nie, 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 to to jest, jest, nie, 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 nie robot to jest prostu. bardzo duże... duże instru... du... Okej, okay, rozumiem, o co pytasz. Robot to jest bardzo duże, duże, no nie wiem, duże, duża skrzynka mhm. z miejscem, gdzie umieszczamy głowę, no i tam już jest igła, znaczy główka z taką igłą, tak? Mhm. Czyli trochę jak w środku jest taka maszyna do szycia, która po prostu na jakiś tam szynach się porusza i odpowiednio manewruje tak, żeby trafić w odpowiednie miejsce, jasne? Czyli to nie jest coś, co wpada nam do czaszki i tam dopiero umieszcza, tylko tworzymy otwór w czaszce, w czaszce okay. wycinamy kawałek kości i przez ten otwór w czaszce, czaszce yy, ten robot umieszcza elektrody. Dobra, bo chodzi mi o to, bo to nie mhm. jest tak, że wiesz, jest głowa, potem jest, w tej głowie nie ma nic, w sensie nie wiem, jest próżnia czy tam powietrze i po prostu jest mózg sobie siedzi, tylko no, on jest jakimś tam płynem prawda, otoczony, po prostu jak ten robot się Aha, porusza? To nie, wiesz, to jest normalna operacja, no, bo... tylko że zamiast neurochirurga mamy robota. Aha, czyli po prostu Neurochirurg kieruje tego robota, a ten robot już sam sobie robi sam. Tak, swoją znaczy ogólnie ten robot posiada autopilota. Ale, jest, ale chirurg może kontrolować jak gdyby cały proces, i jeśli chce, to może przerwać i mieć kontrolę, jakieś, dokonać jakichś poprawek, czyli, ale ogólnie robot jest, jedzie, że tak powiem, na autopilocie. I to, i... Też jest, I to też jest na zewnętrznych korach mózgu, czy już wewnętrznych też? Trochę głębiej potrafi to wejść. Okay. No właśnie, i ten robot ma specjalne oprogramowanie, które wybiera odpowiedni neuron, wybiera miejsce insercji, optymalizuje drogę w ten sposób, by uniknąć naczyń krwionośnych. Dlaczego to jest ważne? Przy uszkodzeniu naczyń krwionośnych, i to jest ogromna, właśnie przewaga tego robota neurochirurga od standardowego chirurga, bo ten robot jest w stanie unikać naczyń krwionośnych, i dzięki temu nie wywołuje się odpowiedzi immunologicznej, bo gdy uszkodzimy naczynia, no to wtedy organizm mówi sobie: aha, coś się dzieje niedobrego, mhm. i wzmagana jest no, taka odpowiedź immunologiczna, i to może powodować odrzucenie tego implantu. Czyli okay. omijamy naczynia krwionośne i jak gdyby pozbawiamy się tego problemu, że jest duża szansa na to, że ten implant się nie przejmie. Czuję. Jasne? Jasne. Jak to jeszcze w ogóle ten robot robi? W tej główce z igłą mamy sześć modułów świetlnych. Tak, żeby sobie dobrze to oświetlić, bo tam mamy też kamerę, ta główka jest wyposażona w kamerę, więc ten neurochirurg może kontrolować wszystko na żywo. Mamy sześć modułów świetlnych, które całość oświetlają. Jeden z modułów jest odpowiedzialny za wzbudzanie fluorescencji w nici. Czyli nić świeci, po prostu świeci, jest wzbudzona fluorescencja w niej. Łatwiej więc ją sobie pewnie namierzyć. łatwiej namierzyć i łatwiej kontrolować cały proces. I to wszystko służy temu, by ten robot by, no, posługiwał się z jeszcze większą precyzją niż mistrzyni nawlekania w takich ogólnopolskich zawodach kołu gospodyń wiejskich w Bdziszowie Mniejszym w 2019 roku. Kurde, myślałem, że pcim dolny w tym roku nie, się nie. postara, Nie, bo w Leszym, nie, nie, rok temu za... była klapa. Tak, tak, tak. Yy, Okej, okay, więc Aha, co ciekawe, ten autopilot yy, Znaczy ten robot w trybie autopilotu Potrafi podczas minuty yy, Umieścić 6 nici A przypominam, że 6 nici To będzie 192 elektrody Szybko Szybko. Szybko. E, czyli dwie przewagi ten robot neurochirurg ma nad e, zwykłym chirurgiem. E, umieszcza elektrody szybciej oraz, e, jak gdyby precyzyjniej i co ważne, u, e, unika naczyń krwionośnych. Teraz jakiś protest neurochirurgów w mózgu, roboty zabierają nam pracę. Przy czym e, e, ma, neurochirurg kontroluje cały proces i może przerwać, jak gdyby ten, 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 ten autopilot, i, i może wziąć kontrolę, i może sam posterować i nanieść jakieś poprawki. I tak Dobra, dalej. to patera <laughs> Jedziemy. robocie. No i to też jest ważne, żeby ten proces trwał jak najdłużej, no bo wtedy raz, że operacja jest przyjemniejsza dla pacjenta, jeżeli to nie jest właśnie, ale jak... pacjent jest na tym na narkozie. narkozie. Mm -hmm. Czy to jest taki... Szczerze mówiąc, nie wiem, przy czym jeszcze nie ma takich testów klinicznych. Na razie ten robot działał na szczurach, no czy właśnie, na innych bo... gryzoniach. Okej, okay, dobra. Więc te, te, to, to umieszczanie było, było testowane na, na gryzoniach. Ten robot był testowany na gryzoniach. Okej. Okay. Okej, okay. no i trzecim filarem jest elektronika, czyli ten chip. Chip musi też spełniać wiele warunków. No musi obsługiwać przede wszystkim sygnał z 3000 elektrod, a jest to całkiem spory sygnał. Musi być mały, lekki, wytrzymały, bezprzewodowy, wodoodporny, no bo wiadomo, to ma wisieć, czy ma być cały czas przy głowie. Tak jak mówię, wczesna wersja posiadała również port USB, łączność z siecią. Co robi w ogóle ten sprzęt? Sprzęt mierzy potencjał czynnościowy neuronów. To się tak ładnie nazywa. Y, tak prościej impulsy nerwowe, Czyli nie? ile ich jest pewnie i jakie tam natężenie, bla bla, w ciągu czasu i tak dalej, nie? Tak. To na wykresie wygląda po prostu, że mamy takie tiki, że po prostu jest, no tiki mamy, nie wiem, że ten neuron strzela w ten sposób, że robi tik, 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 a ten, tik, A ten, ten SOS. I to samo po angielsku to się nazywa spajki i po angielsku też mówi się, że neuron fire strzela po prostu. Fire. Bo faktycznie na wykresie jeszcze, jak dodamy do tego jakiś odgłos, taki no jakiś tam dźwięk, to jest tik, 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 tik tak, 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 tik, tik. Nie, nie. No, każdy, każdy z impulsów jest taki sam. Jak gdyby nie ma słabego impulsu, silnego impulsu, tylko impulsy są zawsze takie same, to wynika z w różnych właściwości neuronów. Yy, ale, ale co? Yy, ale mogą występować z różnym natężeniem, może być różna odległość między nimi w sensie czasowa i tak dalej. Yy. Co jeszcze robi ta elektronika, ten cały chip? No musi to przede wszystkim robić to na żywo. To znaczy czytać i dawać nam informacje o tych spajkach, o, o, o tych impulsach nerwowych na żywo. No bo jeżeli chcemy, nie wiem, kontrolować robotyczną rękę, no to potrzebujemy informacji na żywo, a nie, że za pięć minut dopiero moja ręka mnie posłucha, tak? E, więc często neurochirurdzy nagrywają jakąś aktywność nerwową neuronów, ale nagrywają to i analizują sobie to później jakoś tam w czasie, a to musi robić to na żywo, ten, ten sprzęt. No i też bez opóźnienia, wiadomo. Tak samo ten chip musi mieć w sobie swego rodzaju filtr, to znaczy odrzucać takie fałszywie pozytywne spajki, czyli na pewno bardzo precyzyjnie odczytywać, tak żeby impuls nerwowy naprawdę był impulsem nerwowym, a nie jakimś szumem z innych neuronów. Ok. okej. Okay. Czyli to jest całość tego Neuralink i to była całość, jeśli chodzi o Hmm. O ten taki układ. O ten taki układ, o te filary, czym się zajmuje ta firma i yy, jaki był stan prac na 2019 rok? To ja mam pytanie. No, po co to? Bo to zakładam jest druga część twojej. Już że... mówię sprzęt yy, ten sprzęt, tak po co mówiąc, on potrafi bardzo dobrze odczytywać aktywność ponad 3000 neuronów. Yy. To nie znaczy, że rozumie, co się kryje za danymi impulsami. Do tego jeszcze jest bardzo daleko. Ale w przyszłości taka maszynka powinna nie tylko odczytywać aktywność neuronów, ale też stymulować. To znaczy, jeżeli mamy robotyczną rękę, to nie jest, jeżeli chcemy na przykład sięgnąć szklankę, która jest teraz przede mną, to nie jest mi potrzebna informacja tylko o tym, gdzie znajduje się szklanka, czyli gdzie muszę umieścić rękę, ale ważne jest też, jak silnie muszę ścisnąć dłoń, ścisnąć pięść, czy no, chwycić po prostu, jak, jak silny musi być mój chwyt, tak, żeby trzymać to. I to jest tak zwana taka informacja zwrotna, nasze czucie mięśni. Na przykład, gdy zamknę oczy, to wiem, gdzie znajduje się moja ręka. To nie jest tak, że nagle nie wiem, jak, gdzie i jak wygląda moje ciało, jak, jak, jak jest ułożone. I to jest pro. Preocepcja. Tak się to nazywa, czyli jak gdyby y, poczucie naszego ciała, i to y, czyli ta maszynka musi stymulować nasze neurony, czyli dawać nam informacje. Ta twoja robotyczna ręka jest teraz w tym miejscu, tak żebyśmy my nie tylko kontrolowali tę rękę, ale też ją czuli. Jasne? Bo mm -hmm. to jest konieczne do tego, żeby sprawnie nią operować. Bo jeżeli odwrócę się w lewo, a to jest moja prawa ręka, to nagle okaże się, że jeżeli ja nie, jej nie widzę, to nie mogę jej, nią sterować, bo nie wiem, czy mam ją podnieść jeszcze wyżej, czy niżej, i tak dalej. Eee, dobrze i w tym momencie maszynka to co ona potrafi to potrafi precyzyjnie odczytywać czy nie potrafi stymulować tych neuronów a masz mhm. pojęcie w jaki sposób ta stymulacja się odzywa na zasadzie czy ty po prostu czy to, znaczy to do... jest aktywność y, taka y... No, e, to jest prądowa aktywność. W sensie, czyli, Więc znaczy właśnie jakby do tego zmierzam, że. To jest stymulowanie tych spraw. Jak to być po prostu w tym momencie maszyna wysyła prąd do tak. danego neuronu, żeby on po prostu powodował, że ruch tak. ręki idzie tak i tak, tak. i ściskanie Tak, Wzbudzamy taki... po prostu tak, jak zazwyczaj neurony same z siebie tworzą impulsy, czy ma, przekazują je dalej od innych, od innych neuronów, poprzez różne połączenia. No tak, yy, tak, my możemy wzbudzić taki impuls. Ale to jest, w sensie, jeśli wiesz, to mhm. jest taki mechanizm w zasadzie, że ja mam, powiedzmy, tam tę protezę ręki. Mhm. I teraz ja stwierdzam, ok, chcę, chcę podnieść ten kubek. Mhm. Więc mówiąc bardzo, bardzo obrazowo, wiadomo, że to w normalnym czasie będzie o wiele szybsze. Czyli po prostu daję do ręki sygnał, gdzieś ja sobie myślę, dobra, to teraz ręka trochę w górę, trochę do przodu, ściśnij na wartość, znaczy no, na wartość, tak jest, ty cudzysłowie... nie wiesz czy ściskasz, dopóki nie dostaniesz takiej informacji zwrotnej, a czuję, że moja pięść coś ściska. Mm -hmm. Rozumiesz? Ale to jest tak, że wtedy ja przez myśl mm -hmm. wysyłam ją do interfejsu, a interfejs działa swoje, tak? W sensie on już tak, robi... Tak, interfejs i... ma za zadanie to, by zinterpretować, my możemy się wyćwiczyć. To jest taki trochę trening, ale i, i to się już dzieje. To jest, yy, interfejs ma za zadanie to, by odbierać sygnały z naszego mózgu, tak? Byśmy mogli wytrenować się, by kontrolować sztuczną kończynę, egzoszkielet, czy, czy, czy jazdę wózkiem? W takiej taki prostszej sytuacji, czyli myślimy sobie przód, tył i, i wózek jedzie do przodu, czy do tyłu, jeżeli jesteśmy totalnie sparaliżowani. Nie? Mm -hmm. A no, no jeżeli, właśnie, jeżeli jesteśmy tak zupełnie sparaliżowani w wyniku jakiegoś urazu, na przykład, no to a nasz mózg dalej działa, no to możemy wykorzystać taki interfejs, by no właśnie, próbować się jakoś osoba poruszać. osoba cał, całkowicie sparaliżowana jest w stanie tak w idealistycznym przypadku, zakładam, że wszystko będzie działać, po prostu się tak po, normalnie poruszać? No co to znaczy no, normalnie, nie jest w stanie w poruszać sensie... swoimi mięśniami, ale jeżeli ma do. Do, nie wiem, do ciała przyczepiony taki zewnętrzny szkielet i on jest w stanie się ruszać, A, ten szkielet, ten ten szkielet okay. jest w stanie poruszać nami, okay. no to człowiek może zacząć się poruszać. Czyli Albo coś... na przykład, jeżeli osoba nie ma kończyny i wstawiamy mu sztuczną kończynę, no to za pomocą tego interfejsu ym, możemy wydawać komendy, czyli tak naprawdę sterować sztuczną kończyną, tak jak własną, naturalną. Dobra, ale wtedy też my normalnie czujemy tę kończynę, przynajmniej w jakiś podobny sposób do tego, jakby to była nasza no naturalna kończyna. Tak. żeby ją czuć potrzebna właśnie jest ta proprio, propriocepcja musimy czuć Aha, no tak. y, czuć te kończyny i do tego jest potrzebna stymulacja czyli taki sygnał zwrotny okay. y, czyli ta kończyna musi y, my wydajemy kończynie jakieś polecenia a kończyna mówi ok jestem wysoko jestem nisko jestem w prawo jestem w lewo ściskam rękę mam otwartą rękę i tak dalej. No tak, ale to się przekłada na takie fizyczne czucie na zasadzie jakbym normalnie y, jeśli wie wiesz no, znaczy, no, ja że to jest bardzo subiektywne nie Aha. więc no to, to, to... No to jest ciężkie do określenia, jak się czują osoby z interfejsem. Mm -hmm. Ale są takie badania w sensie, jakieś, nie wiem, ankiety, coś w ten deseń? Czy... Z pewnością, ale nie, nie okay. wiem. Ale z pewnością, no na pewno, jeżeli ktoś. Bo, 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 bo istnieją takie, takie urządzenia, że po prostu y, ludziom no, no, implantuje się. Czy jak się mówi? Nie mówi się implantuje, mówi się jak. Wstawia nie. implant. Może czekaj, bo ja miałem to słowo. Implantuje, implementuje bardziej. No nie, niemniej jednak, jeżeli się coś człowiekowi wszczepia, no to na pewno się go bada też przy tym jak no to tak, działa. Oczywiście. Nie? No dobra, a inne zastosowania, bardzo ciekawym zastosowaniem interfejsów, mózg, maszyna jest zastosowanie tej technologii, by leczyć lekoodporną epilepsję. Co to znaczy? Okazuje się, że u pacjentów, którzy właśnie chorują na to schorzenie, na taką lekoodporną epilepsję, Pewne obszary mózgu wykazują dosyć nietypową i charakterystyczną aktywność zaraz przed napadem epileptycznym. I jeżeli my jesteśmy w stanie odczytać tą nietypową aktywność, która jak gdyby zwiastuje napad epileptyczny, to my jesteśmy w stanie. Tak, stymulować mózg, by przywrócić jak gdyby taki naturalny rytm, naturalny rytm impulsów nerwowych, tak, by zapobiec temu temu, temu, temu napadowi. Czyli trochę to wyciszyć po prostu. Tak, tak, I nie tak. Do tego. Czyli jeżeli uda nam się wyczytać i odkryć tę aktywność, którą, która zwiastuje, że o, uwaga, za 5 sekund będzie napad epileptyczny, no to taki y, nasz implant może to monitorować. I gdy coś takiego zauważy, może zacząć stymulować odpowiednie obszary w odpowiedni sposób, mm -hmm. zapobiegając takiemu napadowi. I to już się faktycznie dzieje. To jest jedno z takich sztampowych, że tak powiem, zastosowań tych interfejsów mózg-maszyna. Czyli mamy od, y, znalezione odpowiednie neurony, które y, wykazują tą nietypową aktywność przed napadem i za pomocą tak zwanego deep brain stimulation to jest bardzo taka szeroka i nowa gałąź medycyny, czy takiej neuromedycyny za pomocą. Y, 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 o odpowiedniej stymulacji pewnego obszaru mózgu jesteśmy w stanie zapobiec napadom. Yy, no i do tej pory było to o tyle niedokładne. Znaczy, największym problemem było wykrycie tej aktywności, mm -hmm. bo sama stymulacja już nie była taka skomplikowana. Największym problemem jest wykrycie aktywności. No i taki neuralink może to wspomagać. No bo ma, możemy precyzyjnie umieścić wiele elektrod w odpowiednich miejscach. Yy, również to Deep Brain Stimulation jest stosowane w terapii choroby Parkinsona. Yy, od 2008 roku również epilepsji. Najpierw to próbowano działać w, 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 w terapii choroby, choroby, choroby Parkinsona. No i to po prostu polega na przywracaniu odpowiedniego rytmu impulsów nerwowych, nie? Czyli wiedzieliśmy, jak leczyć, czyli to, poprzez te stymulacje, ale nie wiedzieliśmy kiedy w przypadku tej, te, tego napadu epileptycznego, nie? I to Neuralink może nam pomóc w tym, że po prostu wykrywamy tę nietypową aktywność. I jesteśmy w stanie zaradzić temu napadowi. No, inne zastosowanie, to właśnie trochę opowiadałem o tym, przy uszkodzonym na przykład kręgosłupie, czy innym innym urazem, który mm, poskutkował paraliżem. Yy, większość obecnych interfejsów właśnie oprócz tego, tego zastosowania w epilepsji. Yy, większość służy właśnie osobom niepełnosprawnym. Do poruszania wózkiem, do poruszania egzoszk egzoszkieletem, czy sztuczną kończyną. Osoby są wyćwiczone, by myślami. Generować polecenia, takie, no, generować polecenia, i one są kontrolowane poprzez zmianę aktywności mózgu w korze motorycznej. E, czyli jak gdyby wyobrażamy sobie ruch i ta ręka nas słucha. Czyli wyobrażamy sobie, że chcemy ruszyć ręką, tą sztuczną kończyną, czy wózkiem, czy czymkolwiek i faktycznie yy, poruszamy. To ten, ten interfejs to odczytuje i wydaje polecenie, poruszaj się w ten, i w ten sposób. Przy czym to wymaga dużego treningu tak naprawdę. No tak, a masz informację o tym, czy patrzyłeś na to, jakie to jest, no bo wyćwiczyłeś, więc czasem jesteś lepszy. Mhm. Do jakiego poziomu dochodzimy? W sensie... Ja myślę, chcę poruszyć ręką i tak naprawdę, nie wiem, w, w, za dwie sekundy dopiero ręka się porusza? Czy to jest, to jest bardzo to indywidualne od, od okay. tego, czy ktoś wyczuje te, to, czy jest w stanie się wyćwiczyć, Ale czy jest, to, jaki to, jest to poziom paraliżu. Inaczej. Czy jest możliwe właśnie to, że po prostu ja tą sztuczną ręką czy tam po prostu kończyną mhm. zacznę po prostu ruszyć jak normalną? Albo przynajmniej w stopniu zbliżonym. Tak, tak. Okej, okay, w tak, porządku. Tak. Dobra, fajnie. Przy czym aktualnie mamy takie niewiele prostych komend, Mamy niewiele i dodatkowo proste są te komendy, Stój, to znaczy szat, góra, dół, zdyk, lewo, pies. prawo, no bo też te interfejsy są nie wiem, wykorzystywane do e, takie najprostsze rzeczy, no to są po prostu, nie wiem, prawda, fałsz. Jeżeli ktoś jest, na przykład ma sparaliżowaną mowę, nie jest w stanie mówić, no to możemy za pomocą tego interfejsu dostawać informacje, nie wiem, zadawać pytanie osobie, osoba to rejestruje i jest w stanie za pomocą tego interfejsu mówić prawda albo fałsz. Tak, mhm. nie, prawo, lewo. Takie bardzo proste komendy. E, ze złożonymi jest taki problem, że musimy znaleźć precyzyjnie neurony, i musi być trochę tych, no więcej tych elektrod, więc Neuralink może okazać się rozwiązaniem. Dodatkowo, no raczej niewiele osób podejmuje się aplikacji takich inwazyjnych implantów, no bo po pierwsze jest to trudne chirurgicznie, no i jest też ten problem z biokompatybilnością. Bo jeżeli coś pójdzie nie tak, no to okazuje się, że gdy, zaczynają, gdy neurony zaczynają się uszkadzać, to może to powodować taką kaskadę nieprzyjemną, w skutek której coraz więcej neuronów zacznie obumierać. U, i Czyli taki, no, jeżeli okazuje się, że jednak ten implant nie, nie, implant nie został dobrze przyjęty przez organizm, przez mózg, no to może się okazywać, że za, nie, za jakiś czas pogorszymy sobie stan. A skuteczność tych operacji? Masz jakieś dane na ten temat? Tak, nie wiem, procent, czy coś w ten deseń? Mm. Albo, ile, albo ile zabiegów na przykład wykonano w ten sposób? Nie wiem. Bo to się chyba trzeba samemu zgłosić, no nie? Do tego badania. W sensie, no tak, no na pewno, na pewno jest wiele warunków. No, nie każdy pewnie się łapie na to, że... No jakieś badania nie przed, nie? Na zasadzie tak. ankieta, czy się nada a jeszcze nie, i tak dalej. Tak, tak. Na pewno, na pewno to nie jest takie bardzo no, proste. W sensie na pewno taki pacjent jest bardzo długo selekcjonowany i tak dalej, nie? No i robot może być odpowiedzią na to wszystko, czyli może poradzić sobie z problemem takim czysto chirurgicznym, bo okay. on może okazać się dużo precyzyjniejszy od takiego zwykłego chirurga. Oraz no, ma zaradzić temu problemowi biokompatybilności, gdyż on może nie uszkadzać tych naczyń krwionośnych. W związku z tym. Yy, jest duża szansa na to, że ten implant, ten wszczep nie będzie jakiś powodował negatywnych reakcji ze strony er organizmu, nie? Jasne. Pojawia się pytanie o moralność i etykę. No bo to jest super sprzęt, nie? Ale czy bezpieczny? On posiada Bluetooth i USB. To co pierwsze wchodzi nam do głowy? No hakowanie, nie? Że ktoś schakuje nasz mózg. Ja nie mogę tak. Faktycznie ktoś mi ręką zacznie poruszać. Mamy po prostu Bluetooth i USB podłączone do mózgu. Po prostu możemy wszczepić... Znaczy, no pendrive'a podłączyć do mózgu, nie? To jak, ten, jak to brzmi. Myślę. <laughs> yy, więc no jest to... No nie wiem, no, no straszne z jednej strony. No, ale na pewno zabezpieczenia będą jakieś, no. Zdeż na pewno, no, ale... Znasz, znasz, znaczy może nie wiem, czy znasz Ilona, ale w sensie, no, Tesla ma też podobno jedne z lepszych zabezpieczeń Elon sam mówił, na przykład robi konkurs typu ok, daję 500 tysięcy dolarów osobie, która w ciągu tygodnia zhakuje Tesle. Tak, tak. I, ale... I też jest dużo, jest też dużo, widziałem też, może nie dużo, ale widziałem też jakieś newsy na zasadzie, że mm, czipy Tesli, albo mhm. inaczej, i układ komputerowy jest na przykład... Jakieś szacunkowo 2 do 5 lat przed konkurencją coś mhm. w ten deseń, Bo oni są naprawdę dobrze rozwinięci. Więc zakładam, że tutaj aspekt raczej hakowania nie jest takim ważniejszym, co w moim przypadku właśnie zacieranie granicy między tą naturalnością a robieniem się po prostu cyborga. Bo tak. też nie wiem, czy masz czy będziesz to omawiał, bo ja też mhm. cię chcę o to zapytać. Ostatnio mhm. słyszałem, właśnie Neuralink chyba wszczepił wspomnienia świni. Oczywiście, no, co to ja o tym opowiem, o ostatnim okay, osiągnięciach Okej, o powiem. bo właśnie też ostatnio, też chciałem, myślałem o zrobieniu nad Neuralinkiem, ale no jak widzicie, Patryk mnie trochę wyprzedził. Byłem szybszy. Wow, yeah. I właśnie gdzieś ktoś na Twitterze, z osób, które obserwuję, zapytał, czy będzie możliwe rejestrowanie snów. Mm -hmm, Bo to jest mm -hmm. rzecz, która mnie interesuje. No, to jest wiele to... rzeczy. i op opowiem o tym. Okej, okay, okay. dobra, w takim do, dojdziemy razie do tego. Dobra, proszę, scena jest eee, na... No właśnie, więc mamy. No, ale pomimo tego, że niby są zabezpieczenia, to jednak się pojawia. Ej, możemy zhakować czyjś mózg. No kurczę, no. No w jakiś sposób. No ej, no to jest przerażające. No jest trochę, tak. Eee... Dodatkowo pojawia się takie pytanie, no często... A o manipulacji <noise> na przykład? To jest takie Perspazji? bardziej takie analogiczne hakowanie. No, ja takie wiem, ja wiem że, to jest dokładnie, że to nie jest to samo, mm -hmm. ale no wiesz, tak trochę, trochę wyższy poziom, wiesz, mm -hmm. taki bardziej... To się ładnie po angielsku mówi sophisticated. Sophisticated, dobrze. A czy firma może rejestrować dane naszego mózgu, jak, jakąś jego aktywność i sprzedawać to? Omega w sumie, no tak, rodo dla danych mózgu. No właśnie. O Jezus, no. No korzystamy z jakichś takich e, darmowych portali typu Facebook i tak dalej, no i one, waluto, ich walutą są nasze dane. Taką walutą dzisiejszego świata są informacje, są dane, nie dolary, nie euro, nie kolumbijskie pesos czy hrywny czy inne takie ten y, waluty tylko po prostu informacja więc pojawia się pytanie czy taka firma y, może sprzedawać po prostu dane naszego mózgu y, Tesla na przykład rejestruje wszystkie informacje jak się poruszamy i tak dalej y, więc y, no Firmy, Ilona Maska rejestrują te, 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 te dane. Jak będzie w przypadku Neuralink? Nie wiadomo. Tylko, że właśnie one. Y, pytanie brzmi, jaki też szereg danych, bo to nie są nasze myśli. Nie, to jest tylko aktywność mózgowa. To ale jest na zasadzie, ale aktywność mózgowa w sensie co? W tym momencie ruszył ręką, czy. Nie, w tym momencie Neuron zrobił tik. Okej. Okay. A kto jak to czyta? No czy właśnie. ktoś jest w stanie to przeczytać, to jest inna rzecz, ale też będę o tym mówił. Bo zakładam, no są grupy ludzi, na zasadzie, mhm. czy to właśnie lekarze, czy nie, mhm. którzy. Wykorzystałem takie informacje, ale no przeciętny kowalski. No dobrze, mówiąc... tylko że właśnie na kupno będą chętne osoby, które są w stanie to wykorzystać. No dobra, okej, okay, tak, to, to jest prawda. W sensie... Jest towar kupiec, się znajdzie. Jest, tak. Tylko w sensie, też na przykład istnieje coś takiego jak biobanki. Mhm. Biobanki też y, powiedzmy handlują, znaczy może nie handlują, stop. One są no, bankiem mhm. informacji biologicznych, bo ja też w moim temacie będę właśnie mówił o biobankach. Mhm. Znaczy, jakby bio... z biobanku jest brana grupa osób do mhm. badania. Bo na przykład zgłosiły się jako wolontariusze, oni udostępniają swoje próbki, oni udostępniają swoje dane i mhm. w ten sposób biobank gromadzi jakieś informacje biologiczne, które potem mogą być, nie wiem czy odsprzedane, więc tutaj tutaj mhm. nie, chcę, nie chcę czasami trafić do przepisów w przyszłym odcinku, ale o to chodzi, że ty możesz udostępnić te próbki do badań gdzieś indziej. Mhm. Ty Typu potrzebujesz krwi typu X, no to albo idziesz do krwiodawstwa i musisz to kupić, albo zgłaszasz się do biobanku, bo akurat biobank w miejscu X może ci wysłać do firmy Jasne. coś takiego. To no i to jest jakiś polecia... taki Handel krwią. Okej, okay, dobra, y, to czekaj przerwę ci, bo mamy dostęp do tego implantu poprzez USB. Więc może nie ktoś nas hakuje. Ktoś haku... śpi i wyciąga Nie, ci ale nawet nie ktoś nas hakuje, ale my możemy chcieć skakować to urządzenie po to by mieć swoje informacje i sprzedać własne dane. Bo przecież handluje się właśnie krwią. No tak. Y, handluje się Polionami. nerką. No i właśnie, jak to traktować? Czy sprzedaż takiej informacji to jest bliżej sprzedaży krwi czy spermy, czy może bardziej bliżej sprzedaży nerki, nie? Jak to w ogóle traktować? To znowu pojawiają się takie moralno-etyczne problemy, które, jeżeli to faktycznie te, ten sprzęt wejdzie jakoś tak na wyższy poziom i na, będzie bardziej popularny, trzeba będzie rozwiązać te problemy. Jak dla mnie, aktywność mózgowa jest traktowana jako metadana. Mhm. Nie jako krew, że ty masz takie bezpośrednie przełożenie, że ty dajesz krew komuś, mhm. tylko metadane trochę. Tak mi się wydaje, bo też tutaj meta, o metadanych tylko trochę słyszałem. Mm -hmm. To jest jakby zbiór informacji, który wyciągasz sobie z pewnej populacji, powiedzmy. Mm -hmm. w sensie, inaczej, żeby nie, nie brnąć za daleko, chodzi mi po prostu o to, że mając. Informacji od wielu ludzi na temat, na przykład, tiku, który pojawia się przy aktywności tego neuronu, mm -hmm. możemy zobaczyć, czy u wszystkich ten tik jest taki sam i on się przekłada na daną czynność. Jasne. Wiesz o co chodzi. Jasne. Czyli po prostu zbierasz dane po to, żeby je systematyzować. Tak, i To jest taka spróbkę. analiza statystyczna i coś można z tego wyciągnąć. Coś tendencyjnego, dokładnie. Mm -hmm. O to chodzi. No i wiesz, jeżeli ty sprzedasz swoje dane jakiejś firmie, nie wiem, medycznej, która to wykorzysta gdzieś, no tu jest, tu jest zbyt dużo rzeczy, które są, wiesz, zbyt dużo zmiennych. Dokładnie, no ale właśnie to są jakieś takie problemy, które przyjdzie nam rozwiązać. No, też to... możesz sprzedać na czarnym rynku, Dokładnie, żeby no. mieć pieniądze, a możesz tak naprawdę dać Oświadczenie, które wyko dzięki któremu ktoś wykorzystają do przeszczepu albo mm -hmm. po prostu oddać ją jako przeszczep. Tylko że no, w tym momencie te dwa ostatnie nie dostać za do to wynagrodzenia. W jakiś Dokładnie. Sposób. I te dane pochodzące z mózgu też mogę sprzedać, nie wiem, bardziej taki legalny, oficjalny sposób i może też mniej. Matko, jedna, Jak to będzie? Nie wiadomo. Wiesz, ludzie będą chodzić z płaszczami. Ej, ps, ps, ej. Widzia, ej, chcesz trochę mam danych? Tu, mam tu, ej, od kuropki mam. Chcesz? chcesz? Będziesz podcast robił. Ojej, chciałbym znaleźć osobę, która. Tak, poproszę, potrzebuję. Ja wystawiam pendrive'a z moimi danymi na licytację na Allegro. Jutro dobra. zobaczymy. A ja wystawię Be na to bez fakturę. Bez ceny minimalnej. Ja <laughs> tak zaryzykuję. Ja wystawię na to fakturę, dobra. E Pojawiają się też pytania o wolną wolę. Jeżeli coś przeskrobiemy, popełnimy jakieś przestępstwo, to czy to my poruszamy robotem. Czy, czy ten sprzęt, czyli ten neuralink porusza robotem, kto jest winny, czy to ja popełniłem przestępstwo, czy to ten implant. No ale implant nie ma wbudowanej samodzielności myślenia. No to może, my nim kierujemy. Może nie, ale jak gdyby my wykonujemy jakieś komendy, a interpretuje je sprzęt. Okej, okay, dobra, w jakoś... Ale to jest trochę na zasadzie, jak autopilot ma w samochodzie, wiesz, czy zabić jedną osobę, nie? Czy zabić cztery osoby w mm -hmm. sensie. Inaczej, nie, stop, zabić pasażera, nie pasażera, tylko kierowcę samochodu, czy, czy osobę na drodze gdzieś tam. No, znaczy, no dobra, zabić to jest. No, no w każdym razie, wiesz, wypadek no, Jasne, musi masz musi ale... się wybrać, nie? Takie musi być dane... jakiś algorytm. Tak, musi takie wybrać. dane. No i to jest pytanie nie do, nie wiem, inżynierów, jakichś tam lekarzy, tylko to jest pytanie, nie wiem, dla filozofów. O nie, to, to, to tutaj będzie za grubo. Ale tak, no to też jest ważna kwestia. Ja się, czasem, ja się też zastanawiam trochę, mm -hmm. chociaż wydaje mi się, że odpowiedź na to jest dosyć prosta. Czy istnieje szansa, że przez taki implant człowiek będzie na zasadzie: już trzymajmy się tego kubka. Mm -hmm. No bo my jako człowiek możemy ścisnąć kubek z, z pewną siłą. Mm -hmm. Czy my przez implant jesteśmy w stanie na przykład mocniej go ścisnąć? Jasne, niż czy będziemy normalnie? lepsi? Tak. Czy... Sprzęt, W ogóle ten sprzęt może być drogi, więc na początku może być osiągalny tylko dla elit. I no wtedy tak, ja się może zmyślam. się pojawić jakaś nierówność. W sensie możemy się pogłębić, podzielić społeczeństwo na osoby, nie za, nie, nie, na androidy i na, nie wiem, nie wszczepy. I pojawia się, nie wiem, taki cyberpunkowy, cyberpunkowa no, rzeczywistość totalna. O, o cyberpunku też miałem mówić w nawiązaniu. Ale właśnie to inna kwestia, że teraz jesteśmy, to się dopiero rozwija. Teraz możemy póki co na razie poruszać kończyną. Właśnie było o tym, że tak. mi świni, znaczy to będzie, że w ścini, w wś, ścini, świni wszczepiono wspomnienia. Ale ja zakładam, że za 50 lat to pójdzie jeszcze dalej. Właśnie. I na przykład będzie można, powiedzmy, kupić sobie jakiś upgrade. Nie na zasadzie wkładam sobie kartę pamięci i typu, nie wiem, chcę mieć umiejętność X i w tym momencie mam umiejętność X i to kosztuje pewną, pewną ilość złotych i to dopiero tworzy y, nierówność społeczną. Dokładnie. I też się właśnie zastanawiam, bo to, czy na przykład ja jestem w stanie przez takie, załóżmy, że normalnie sobie biegnę, wiadomo, mam swoją kondycję, nie, więc muszę ją rozbudować i dzisiaj przebiegnę x kilometrów w takim czasie, jutro trochę poprawię czas, albo poprawię dystans mhm. i zastanawiam się, czy właśnie w Neuralinku jestem w stanie w jakiś sposób to ominąć. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że ja organizmu nie oszukam, mhm. bo ja mam pewną wydajność tlenową, ja mam pewien pułap, ja mam, męczę się i tak dalej, ale czy właśnie organizm jest w stanie to przechwycić. Tak, wiesz, na przykład... może, no może nawet nie w ten sposób, ale wiesz, za pomocą Neuralinku możesz robić rzeczy sprawnie, więc się aż tak nie męczysz, nie wiem, na przykład komputer obsługujesz myślą i tak dalej. Albo na przykład, jeżeli ja mam, powiedzmy jestem sparaliżowany mhm. i moim ruchem zarządza egzoszkielet gdzieś tam podłączony zewnętrznie do moich nóg, mhm. no to ja niekoniecznie biegnąc angażuję swoje mięśnie, których no, jestem no sparaliżowany, tak, to jest mięczuję, coś tylko po prostu robotycznie, więc, tak, tak, istnieje, tak, tak, więc tak. Tu, w tym momencie ograniczenie mam chyba tylko sprzętowe. No. No bo na przykład też, też właśnie jak było choćby Oscar Pistorius chyba? Ten biegacz, taki Aha, co miał, też protezy? Mm -hmm. tak, tak, No tak. to było wiele badań na ten temat. Znaczy, dobra, może no wiele badań. W ogóle było w sensie... wiele kontrowersji. Tak, i, spotkałem się z opinią, że jego, że on biegnąc, mniej się męczy niż normalny człowiek i to jest trochę niesprawiedliwe. Dokładnie, dokładnie. I jak to klasyfikować? A więc no to i... jest dla mnie to jest trochę podobne, tak, żeby po prostu uświadomić komuś na podstawie przykładu. I to jest jak gdyby, no, no dobra, powiem brzydko, ale głupi przykład e, jakichś takich protez nóg. A tu mamy sprzęt, który otwiera bardzo szeroko furtkę do wszelakiej technologii i tylko chyba wyobraźnia nas ogranicza. No tak, teraz, tak naprawdę. No i w pewnym momencie ograniczenia sprzętowe, które po prostu wraz z rozwojem technologii i czasu będą. Tak. Będą znoszone coraz bardziej. Mhm. Wszczepiłbyś sobie coś takiego? Y w sensie, oczywiście co, to musiało być powiedziane, co dokładnie ci to da, nie? Jakie benefity? Aktualnie te, te rzeczy mają zastosowania czysto medyczne. Mhm. No, takie potrzeby i tak dalej, no. Jak to się rozwinie? Nie wiem. Nie jestem w stanie na to odpowiedzieć, bo nie mam pojęcia, jak to się rozwinie. Przy czym o przyszłości jeszcze też trochę poopowiadam. Bo na przykład, Aha. to też jest temat, który mógłbym kiedyś tam poruszyć, bo są ludzie, którzy też sobie wszczepiają różne rzeczy. Mhm. Tylko, że nie, nie neuralink do mózgu, tylko na przykład, nie wiem, Ktoś sobie w rękę ma chip NFC pod skórą. I może przykład... płacić za pomocą kciuka. Tak, na przykład. Albo nie wiem, podchodzi pod motor, wiesz, ma tam miejsce powiedzmy stacyjki, więc przykłada rękę, motor robi brum brum, nie? I sobie jedzie. Jasne. Więc to też, też w ten sposób. Są, mhm. są osoby, których. Jakaś babeczka chyba sobie wszczepiła gdzieś w klatkę piersiową taki moduł, który wibruje za każdym razem, kiedy ona idzie, kieruje się na północ. Uuu, ciekawe. Nie wiem w sumie po co to było. Nie pamiętam, nie pamiętam jak, jak ona to tłumaczyła. Chyba Aha. coś na zasadzie, albo to była ciekawostka, albo na zasadzie po prostu takie otworzenie się na nowe wrażenia. Okay. Był jakiś pan, chyba, który mógł dzięki takiemu implantowi widzieć językiem, być trochę jak wąż, ale mhm. tego nie jestem pewien, więc mhm. może to gdzieś skoryguje. Może się przyjdzie temu gdzieś później, w mhm. sensie, że można w jakiś sposób, no. No, ogólnie to jest temat rzeka, tak naprawdę. To jest temat rzeka, tak? Ogranicza nas tylko nasza wyobraźnia, nie? Mm -hmm. Neuralink. Przyczyn, Neuralink, przyczyn Neuralink, to... Neuralink jest kluczowy? Dlatego, że jest interfejsem łączącym nasz mózg z komputerem. Tak, to nie jest jakaś dodatkowa taka korzyść, tylko to jest faktycznie to już jest ten. To jest taki. Level, po, level jest, wyżej, nie? To jest, Ale to jest też taki krok korzystny do tego, by te wszystkie takie yy, no, niesamowite zastosowania wdrożyć. Tak, to też. Potrzebny no. jest interfejs, czyli coś, co łączy nasz mózg z komputerem i vice versa, nasz komputer z mózgiem. Mm -hmm. tak? Okej. Okay. I nadszedł w końcu ten dzień. E, w nocy z 28 na 29 sierpnia, czyli e, takiej nocy między, no... 28 z piątku, 29 z piątku na sobotę. Prezentacja. Prezentacja e, a to było w tym roku, czy w którym? Nie, nie, teraz, no, dwa tygodnie temu. A, okej, okay, okej. Okay. E, Elon Musk miał pokazać postęp prac... Taki czteroletni postęp. Był to bardzo długo wyczekiwany dzień. Na Twitterze ten Elon Musk bardzo tak, jak gdyby wzbudzał emocje. No ja się bardzo... dowiedziałem o tym przez przypadek. <laughs> bardzo, ale bardzo hypował i wiele osób było bardzo ciekawych, co on zaprezentuje, no bo to jest temat gruby. No. No i okej, okay, co pokazano? Eee, pokazano już teraz nie Neuralink, a po prostu Link. Eee, tak się nazywa to urządzonko. To jest prototyp urządzenia, lepszy niż w 2019 roku. Wygląda. Ma wielkość monety i trochę wygląda jak moneta. A jakiej monety? Eee, wiesz co, a kolumbijskie peso pamiętasz, jaki ma wymiar? Nieca. Około 24 mm. A, okej, okay, okej. Okay. No o, dobra, o zagiołem. Dobra, nie pamiętam, czy w ogóle mówił, a jeżeli tak, to jak, jakie wymiary ma dokładnie ta, ta, ta moneta, ten link. Eee, ale niemniej jednak, eee, moneta wygląda w ten sposób, czy jest im, implantowana w ten sposób, że e, z czaszki. Wycinamy okrąg, i mm -hmm. w to miejsce trafia moneta. I Elon Musk powiedział, że być może już mam ten prototyp, a wy nawet tego nie wiecie. No bo to pod włosami tego nie widać praktycznie. No nie? Tak, właśnie mówiłem. Wish są so wasted, nie? Bo to, 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 to w to 2019 roku, jak pokazywano prototyp, no to po prostu wystawało jakieś kable trochę, nie? Z, z czaszki. A mm -hmm. tutaj, y, no, Taka ta moneta jak gdyby zlewa się totalnie z, z poziomem czaszki, nie? Z kością. Nice. Bo wycinamy otwór, wyrzucamy. Ale zalepiasz to jakoś później czymś? Czy po no prostu... właśnie tą monetą. Ewentualnie nie wiem, można się. Ale nie chodzi mi o to, Aha. jak to wygląda. W sensie tak, jakbyś, nie wiem, wziął człowieka, powiedzmy, nakleił mu 5 zł z tyłu. No i tak trochę to tak. No. W sensie nie jest to, nie wiem, niczym A, za. No pewnie można pomalować tak estetycznie, jak Jakąś ktoś nie chce, wiem, nie? cementem wypełnić albo coś w ten desek. No bo. To jest właśnie wypełnienie tej dziury po, czaszce. Znaczy, po, po tym otworze w czaszce, nie? To jest wypełnienie. I to ma grubość, właśnie, kości i to jak gdyby wypełnia tę dziurę więc ewentualnie można tak pomalować, no tak, że tak, ale jakieś, skórę. wiesz, mikroszczeliny, te sprawy, no bo to jednak, no wiesz, mózg otwierasz, nie, czaszkę, no bo to jest tak, ale ty się przewiercasz na bylot, czy to jest tak po prostu, że... No żeby zaimplementować te elektrody, no to to jest tak inwazyjnie, po prostu wycinamy dziurę w czaszce i zaczynamy dłubać. Wow. <laughs> tak się te elektrody umieszcza, nie, to jest wow. taka inw y no, no inwazyjna metoda. E więc i potem ten link jak gdyby zakleja te dziurę. Taka moneta, nie? Okej. Okay. No i wiadomo, łączy nam ten link bezpośrednio, bezprzewodowo mózg z komputerem i vice versa. Jest ładowany bezprzewodowo, indukcyjnie, czyli kładziemy się spać i nasz implant się ładuje razem z nami. Co pokazano? Pokazano również to, że wszczepiono ten implant kilkunastu świniom. Pokazano trzy świnki, w tym była świnka Gertruda i Gertruda miała. domek z, z liści. Nie. A, bo to... aaa, jest nawiązujesz do tej bajki. Faktycznie, no, 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 no. Trzy świnki. No więc pokazano takie trzy świnki, jak z bajki. Jedna świnka Gertruda, na niej chwilę się skupiono. Ona miała wszczepione elektrody w neurony odpowiedzialne za obszar pyska. Obszar pyska? No, rejka. Ry rejka, rejka. no weź. No dobra, to jest no to bo... Ger podcast. To jest Gertruda, pani, pani świnka, więc rejka. Tak ryjek ma, więc wszczepiono te elektrody w neurony odpowiedzialne właśnie za obszar pysku i za każdym razem, gdy świnia dotykała czegoś pyskiem, no to było słychać pip, po prostu pikanie, czyli pokazano, że faktycznie to działa. A tak naprawdę za sceną gości po prostu wiesz klikał play, pip, nie? Pip, pip, pip. Nie nie. Pokazywano, że na żywo faktycznie było to odczytywane i za każdym razem, jak świnia dotykała Czegoś pyskiem, no to, no to rozlegało się jakieś takie pikanie. Inny film pokazywał świnie na bieżni, i elektrody jak gdyby były tak umieszczone, że pokazywały na bieżąco położenie stawów. I to faktycznie zgadzało się z tym, co widzieliśmy na obrazie. Czyli, że świnia się poruszała i te elektrody czytały z neuronów to, że faktycznie te stawy się poruszają i nie wiem, prawa przednia noga jest tutaj, lewa tylna jest tutaj, i tak dalej. I to na bieżąco było odczytywane. Wow. Czyli działa. Okay. Na razie brak testów na ludziach, ale jest akceptacja jak gdyby całego projektu przez FDA, to jest taka Agencja Żywności i Leków amerykańska i w Stanach po prostu, by coś badać, no to musi być to zaakceptowane przez tę agencję. Ona jak gdyby jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo wszelkich leków, żywności i tego typu technologii też takich medycznych i zanim w ogóle coś zostanie tak wdrożone klinicznie, czy zacznie testowa zostanie testowane klinicznie, no to musi zostać uzyskana akceptacja tej organizacji. Czyli jest jakiś taki postęp. No i Elon Musk opowiadał, do czego może służyć ta technologia. A trzecia świnka? Yy, a, trzecia świnka. Rię, po... Aha, dobrze, już wiem. Trzecia, trzecia świnka już była, miała elektrodę, miała ten implant, a potem go usunięto i po prostu pokazano, że można go wszczepić i, i wyciągnąć. I żyje. Aha, okej, okay, dobra, w porządku. Okej, okay, yy, więc. No tak mało spektakularnie. Mało w spektakularnie, tej tak, tak. Yy... A ogólnie opowiadano, że wszczepiono kilkunastu, świni kilkuna kilkunastu świniom ten prototyp. Eee, no czyli już jest sak, a nie, a nie gryzoń, nie? No tak. No, no dobra, jakieś bardziej zaawansowane zwierzę. Nieważne. Eee... Babol alert! O nie, o nie, dobrze, nieważne. Elon Musk zaczął opowiadać. Do czego to może służyć? Mówi, że wszelkie schorzenia mózgu mogą zostać leczone za, za pomocą tego urządzenia. Schorzenie kręgosłupa, ludzie, którzy nie mają, nie wiem, są ślepi, to mogą odzyskać wzrok, są niewidomi, mogą odzyskać wzrok. Osoby niesłyszące mogą odzyskać słuch, osoby, no nie wiem, z jakimś, z jakimś paraliżem mogą od, odebrać, no jak gdyby, odzyskać ruch, yy, mogą znowu zacząć się ruszać. Yy, pamięć może się zacząć poprawiać u ludzi, może, nie wiem, to, to wyleczyć deme demencję, depresję, yy, może zaradzić bezsenności jakimś chronicznym, przewlekłym bólom, leczyć napady epilepsji, uzależnienia, nie wiem, powikłania po udarze też może jak gdyby no, zmniejszać. Cudowna, cudowna technologia i, te, i takie rzeczy. Ja jestem przerażony trochę, jak to słyszę. Takie rzeczy, takie rzeczy jak gdyby. Znaczy, tak, o takich rzeczach opowiadał Elon Musk, że to może kiedyś zacząć działać. Ale też z takich bardziej rozrywkowych rzeczy Elon Musk zaczął opowiadać, że za pomocą tego urządzenia możemy sobie telepatycznie przy, przywołać Tesle. Czyli myślę sobie, o Tesla, Tesla, przyjeci i Tesla przyjeżdża. Co za mnie? otwórz się. Możemy też. To chyba padło pytanie z widowni, czy z czatu, czy z czegoś takiego. I pytanie było, czy można za pomocą tego grać, za pomocą tego Za pomocą tego urządzenia grać na komputerze w jakiejś gierki. Chyba zapytano o StarCrafta. Tak, można. Znaczy, że będzie można. E, można też komunikować się z ludźmi bez otwierania ust, to znaczy, ty masz neuralink, ja mam neuralink i możemy ze sobą rozmawiać, nie otwierając ust, nie? Tak, telepatycznie. Ale tak to, samo. Ale wyobraź sobie teraz nagrywanie podcastu w ten sposób. Siedzi dwóch gości. Dobre. Dobre, nie? Dobre. A, szkoda, jak, znaczy, jak dostaniecie. Wcale nie wcisnęliście już... pauzy, nie sprawdzajcie telefonów. <noise> ten, y, jak, no, jak sobie kupicie neuralink, to uczyszcie ten, ten super żart rybny. Tak, który tak, padł, to powiedza. musicie Dobry kupić. Naprawdę mm. był dobry. No, no świetny żart. Polecamy. Yy, dodatkowo <noise> też może ta technologia sprawić, że będziemy sobie słyszeć muzykę w głowie. Czyli bez nawet bezprzewodowej sławek, a po prostu odpalamy ten, ten sprzęt i słyszymy muzykę jaką tam ze Spotify Spotify'a czy coś. Bayer Ale w sumie to tak zastanawiam nie jedno. Mhm. No bo jak możesz się teore teoretycznie tak telepatycznie yy, porozumiewać z kimś, mhm. to... Yy. Czy my wtedy nie zrobimy trochę sobie takiego, wiesz... Kuku? Nie kuku, chodzi mi o taki szum informacyjny. W sensie, chodzi mi o to... Wiesz co, to pewnie jest jakieś takie wolontaryczne, że typu, nie wiem, ja myślę, że skontaktuj mnie z Adrianem, nie? A Adrian sobie idzie ulicą, czy coś tam... Patryk chce się z tobą skontaktować. No, może w ten sposób, nie? Nie, bo wiesz że co chodzi, nie? Tak jak zawsze są osoby, gdzieś tam w filmach było na zasadzie, że osoby mogą czytać w myślach innych i po prostu, no fajnie, patrzę na ciebie, czytam twoje myśli, ale w pewnym momencie to się wymyka spod kontroli, i po prostu zaczynasz słyszeć dialogi innych, wszystko słyszysz, i po prostu masz taki chaos w głowie. No to i mętli, domyślam nie? się, że pewnie to ma być jakieś takie, no, wolontariat. Bardziej zaawansowane, nie? Mhm. No, no. E, Ta prezentacja też służyła temu, by. Zarekrutować do tej firmy, bo aktualnie pracuje tam 100 osób. A Elon Musk zaprasza wszystkich do aplikowania do tej firmy i wybierze sobie jakichś takich zdolnych inżynierów, naukowców i tak dalej. W ogóle NeuraLink zaczynało z bardzo takimi poważanymi w tym świecie naukowym naukowców. Mm. Bo, bo, bo no, z wielu uczelni, wielu specjalistów w tej dziedzinie. Aktualnie pracuje tam 100 osób, a w sumie ma być 10 tysięcy. Nie, mogę tam zamiatać czy coś, chociaż nie wiem, yy, jak kompetencji na no... no to. No, pozwalają. ta prezentacja miała właśnie y, wzbudzić ciekawość i zachęcić do pracowania właśnie w tej chwili imię Elona, Ilona, maska. Całkiem obiecująco, prawda? Obiecujące i przerażające, tak jak ci zdążyłem już parę razy powiedzieć. To teraz. E, gwóźdź programu. Gwóźdź programu, creme de la creme tego tematu. Bo czy to brzmi obiecująco? Jak nie. Najbardziej. nie. Brzmi to pięknie, rakiety w kosmos, Tesla na drogach, ale Neuralink nie. Dlaczego? Środowisko naukowe na Elonie Masku nie pozostawiło suchej nitki. Eee, to było piękne marketingowe show, ale za którym stoi tak naprawdę wydmuszka. Dlaczego? Neuralink, a raczej taka technologia jak Neuralink, istnieje od dekad. Naukowcy od dawna to robią. Czytają impulsy elektronów, po prostu. A jak to się ma do tych zaawansowanych, cudownych zastosowań, o których opowiadał Elon Musk? No nijak. To, to, że Elon Musk jest w stanie czytać e, aktywność e, impulsów, no, czy jest w stanie czytać impulsy, to nic nie znaczy. Naukowcy to robią od dekad. Okej, okay, no w sumie tak. E, no jest... To, co pokazano, to sprawniejsza instalacja elektrod. To wszystko. To nie znaczy, że zaraz zaczniemy, nie wiem, zdalnie przywoływać drona i będziemy latać po świecie, nie wiem, no w ogóle i robić wszystko telepatycznie i tak dalej. Naprawdę, środowisko naukowe nie pozostawiło na nim, na ilonie masku, suchej nitki. E, sprowadzenie mózgu do aktywności pojedynczych neuronów to jest ogromny błąd, bo neuronów. No, jest, są miliardy neuronów, dodatkowo są interakcje między neuronami, to nie jest tak, że, nie wiem, neuron pika, pika, pika i to znaczy, że mam depresję, neuron pika, tylko pika, to jest pika. bardzo, to, mózg to jest najbardziej skomplikowana maszyna we wszechświecie, jeżeli w całym wszechświecie są inne cywilizacje, to jestem pewien, że ich najbardziej skomplikowaną maszyną jest ich mózg. Jestem pewien, że nie da się stworzyć bardziej skomplikowanego mechanizmu, przynajmniej tak, y, w taki wyobrażalny dla nas sposób. Naprawdę to jest skomplikowana rzecz. Są miliardy neuronów, które y, no, y, oddziałują ze sobą w sposób elektrochemiczny czy mechaniczny, przesyłają między sobą sygnały. I czytanie myśli naprawdę nie sprowadza się do prostego zapisu aktywności komórek. Szachmat Elon! <laughs> Szachmat Elon! Na razie! Podcaster go zaorał. <laughs> Na razie mamy świnię, która pika, gdy dotyka czegoś nosem. Ej, super. I to wszystko. To jest nic nowego. Naukowcy robią to od dekad. W 1997 roku... Y Zaczęto y, jakby pracować, y, stworzyć, stworzono y, taki prototyp implantu kontrolujący napady epileptyczne w 1997 roku, ale wprowadzony został w 2013 roku. Czyli 16 lat trwały badania, a Elon mm. Musk opowiada, że zaraz zaczniemy z, dzięki temu neuralinkowi. No nie wiem, y, chciałbym, chciałbym powiedzieć latać w kosmos, ale on już lata w kosmos, więc to by nie, nie to słabe. Ups. ale no, no nie wiem, no robić jakieś kosmiczne rzeczy, leczyć Możemy depresję Tak, wyskoczyć skoczyć mocno, że polecimy w kosmos. Znaczy, przy okazji się udusimy i spalimy w atmosferę. Ale to już tam. Tak. Na no to też znajdzie rozwiązanie. Więc y, świetna technologia, czyli implant, który kontroluje napady epileptyczne. Badania trwały nad tym 16 lat do takiego wprowadzenia. No ale też weź pod uwagę to, że rozwój technologiczny między 1997 a 2013 rokiem był mniejszy niż między 2013 a 2020, z jednej strony. A z drugiej strony, no, oni nie pokazali nic nowego. Pracowali nad tym 4 lata i nie pokazali nic nowego. No Mało tego, że nie pokazali nic nowego, to nie podano żadnych dat, planów, jakiegoś, jakiegoś pomysłu na dalszy rozwój, że pracujemy nad tym, robimy tego. Ogólnie to, co obiecuje Musk, to jest fi albo fikcja, albo bardzo daleka przyszłość, ale tak niewyobrażalnie daleka przyszłość. Jeżeli Musk dożyje do chociaż ułamka jego obietnic, to będzie naprawdę niesamowite osiągnięcie, bo... Samo udoskonalenie tych głupich przewodów do czytania te, tej aktywności to jest naprawdę, to są lata pracy. Dla neurobiologów Mask nie pokazał totalnie nic nowego. Okay. Same rzeczy znane od dekad. Pokazano, a te, 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 ten link, który działał na tych świniach, to składał się z tysiąca elektrod. Mask mm -hmm. obiecuje, że za niedługo zrobimy 100 razy więcej, tysiąc razy więcej, 10 tysięcy razy więcej. Ale nie tego potrzeba nauce i medycynie. Tu nie chodzi o to, ile chcemy czytać tych neuronów, ale. To, jakie czytamy, co to znaczy. Naprawdę, y, y, my nie wiemy, na przykład, jakiego rodzaju zmiana równowagi w mózgu, jaka, jaka zmiana równowagi elektrochemicznej powoduje depresję. I więcej elektrod nie rozwiązuje nam tego problemu. To nie jest problem, nie tędy droga, panie Ilonie, jak mnie słuchasz. E, no więc to It's co, jest, your road, to, co jest porażające, bo okej, okay, można zaprezentować jakiś taki ak aktualny postęp, ale to co jest porażające, to to, że nie, za nie zaprezentowano nawet pomysłu, czy jakiegoś takiego planu na coś faktycznie nowego i coś faktycznie innowacyjnego. Znaczy pokazano innowacyjne to, że usprawniono e, jakby implantację tych, e, tych elektrod i to wszystko, ale nawet nie ogłoszono planów na testy kliniczne, czyli na testy na ludziach, co wydawałoby się jest dosyć logiczne. Nic takiego nie zapowiedziano. Yy, w ogóle też Elon Musk, jak gdyby, wyglądał to dosyć nieprofesjonalnie, gdy on, nie wiem, od takiego, od takich zastosowań medycznych przeskakiwał na rozszerzenia, takie rozszerzenia człowieka, w sensie albo leczymy człowieka za pomocą tej technologii, albo, nie wiem, to ma być rozrywka i puszczamy sobie, nie wiem, muzykę w głowie, tak? Do czego to ma służyć i jaki jest plan na rozwój tego, nie wiadomo. Yy, jak Musk, Musk chce spełnić te obietnice? Nie powiedział. Yy, do, do takiego cudownego świata, który pokazuje nam Elon mask. brakuje jednak trochę więcej niż tylko pieniądze i optymizm. I to taka trochę jest smutna konkluzja, bo na razie mamy tylko tonę obietnic i urządzenie, które robi bip, gdy wykrywa obecność impulsów nerwowych. A to znamy od dekad. Okej, okay, to tu się zatrzymam. Okay. Znaczy, bo tu pewnie też jest coś, co kończysz. Pewnie, tak, ten. tak. Okay. To, tak. Mhm. to teraz tak, bo masz rację, nie popatrzyłem na to w ten sposób. Faktycznie mi, bo, się, mi, co, się trochę, mi się trochę udzieliło, ale to dlatego, że właśnie ja nie siedzę w tych tematach. Bo to było marketingowe show, on jest świetny w sprzedawaniu tych, tych rzeczy. Tylko I jak ktoś widzisz, się nie zna. Pytanie uh -huh. brzmi, jaki jest efekt? Mo może on faktycznie, ludzie pod nim pracowali, pokazał, pokazał że można coś zrobić, uh -huh. bo właśnie jak znowu się przeczyta biografię, uh -huh. trochę, trochę będę do niej, do niej nawiązywał, to on też miał dużo takich momentów w którym mówi, nie wiem, czy to jeśli chodzi o samochody elektryczne, mówi o rakiety, zrobimy to, to i to, ludzie mówią, he he, dobra, piku, miku, nie? Mhm. A tak naprawdę okazuje się, że nie wiem, 10-20 lat SpaceX jest, zrobiło wszystko taniej, zrobiło wszystko lepiej. Tak na, na, na zasadzie wiesz, wymienia, są wymieniane moduły mhm. w rakietach. Jasne, ja rozumiem, że y, y, często on się spotykał pewnie z niedowiarkami. Ale jaka jest różnica pomiędzy tym... No wiem, wysyłanie rakiet w kosmos, a robienie implantu i cyborga z człowieka to jest inna kwestia. Tylko, że być może właśnie takie było zale takie być może, bo nie wiem, nie wiem jaki był cel Ilona. Mm -hmm. Może właśnie on chciał tym za... po pierwsze, spopularyzować ten temat. To na pewno. No bo ja wcześniej nie słyszałem o tych implantach, nawet nie wiedziałem, że właśnie leczy się epilepsję w ten mm -hmm. sposób. Bo jak ty mi powiedziałeś, że to się odstosuje już od dosyć długiego, długiego czasu... Mm -hmm. To ja pomyślałem sobie, wow, żyjemy w science fiction, zarąbiście. No. I właśnie może to jest kwestia. Popie... No bo faktycznie zrobiło się głośno o tym. Tak. ale no bo... Czy to ma jakieś znaczenie w sensie ludzie, którzy nad tym pracują, już pracowali i nie potrzebowali tego show. To, okay, to tak. było tylko show dla gawiedzi. To prawda, ale dzisiaj trochę to jest potrzebne też z drugiej strony jednak, gdzieś tam zacząć o tym myśleć. Z drugiej Co? strony, właśnie e aha. on mógł sobie robić reklamę, właśnie żeby zgarnąć trochę pracowników, tak. zacząć pracować, bo tak. Elon ma taki ma coś w sobie takiego, mm. że u niego styl pracy to jest tak, że mówisz komuś, żeby coś osiągnął niemożliwego, ten mm. człowiek osiąga niemożliwe w dwa razy krótszym czasie niż normalnie powinien, pomijając to, że to jest niemożliwe, a mm. za dwa dni mówi, dobra, to teraz zrób coś jeszcze bardziej niemożliwego w jeszcze bardziej krótszym terminie i okazuje się, że w dużej części z jakimiś opóźnieniami to wychodzi, mm. więc już właśnie mając lekturę biografii za sobą, mm. faktycznie Neula, Neuralink Pokazało wszystko, wiesz, wszystko, co już jest obecne i nic mm -hmm. nowego, ale mm -hmm. istnieje szansa, że to po prostu był marketing, żeby znaleźć ludzi, przede wszystkim znaleźć finansowanie i sponsorów, bo, bo żeby nie było. Ilona, wy, Ilona wyróżnia to, że to wszystko są. Bo Neuralink jest jego prywatną firmą, tak? To nie jest jakaś firma państwowa, czy tam no, Ja Znaczy na pewno był założycielem, ale to potem są, wiesz, spółki, może pewnie jest głównym akcjonariuszem, takie tam no, kwestie, a, nie? No, właśnie chodzi o to, akcjonariusze, tutaj nie chodzi. To nie jest firma, to nie jest, wiesz, SpaceX nie jest jak NASA. Mhm. NASA nie jest narodową agencją kosmiczną. To nie jest spółka, która. <laughs> NASA no, jest. W sensie, tak, NASA jest narodową. Spółką, agencją kosmiczną. Państw, w sensie jest państwową spółką, w którą inwestuje państwo. Tak, jest. Nie inwestują w nią prywatni kapitał, znaczy dobra, być może inwestuje w nią prywatny kapitał i inwestorzy, mhm. ale tak czy siak do powiedzenia ma wszystko państwo. Mhm. Więc jeśli Tesla rozwali rakietę, Trudno, to są ich pieniądze, oni się z tym bawią, oni muszą przekonać inwestorów. Ej, słuchajcie, ta, ta eksplozja była ważna, po to my to zrobiliśmy, żeby teraz wziąć z tego więcej danych. Mhm. A NASA, jak rozwali rakietę i powiedziało, ej, dobra, ej, prezydent, słuchaj, bo rozwaliliśmy rakietę, w którą potrzebujemy ładowali, drugie tyle. Tak, którą daliście nam 300 tysięcy, jakbyście nam teraz dali 450, to obiecujemy, że w ciągu 10 lat Wam zbudujemy jeszcze lepszą rakietę. I właśnie o to chodzi. Wydaje mi się, że. Istnieje szansa, że to jest, bo nie wiem, czy tak jest, powtarzam po raz kolejny, nie wiem, czy to nie jest kwestia na zasadzie, że Elon chciał zrobić szum, żeby po prostu znaleźć jakichś zafiksowanych ludzi na tym punkcie, którzy się do niego zgłosili, na zasadzie, nie wiem, studentów, jakichś tam inżynierów, mhm. ktoś, co sobie gdzieś tam, powiedzmy w cudzysłowie, dłubie w garażu, mhm. bo często też w przypadku jego wcześniejszych firm tak właśnie było, że on zaczął łapać aktywniejszych studentów mhm. i wcielać ich do firmy, którzy mieli perspektywę tego, że będą mieli fajną przygodę, co prawda to będzie mega dużo roboty, z dużą ilością godzin, poświęceń, i tak dalej, ale właśnie po pierwsze, znaleźć fajnych ludzi, którzy to zrobią, gdzieś tam wyłapać nowe talenty i przede wszystkim zgarnąć inwestorów. Bo istnieje taka szansa, być może tak na, prawda jest taka, że Neuralink faktycznie nie ma czego pokazać. Może są teraz na skraju bankructwa, tak jak było w przypadku mhm. wielu firm, ale tak to ugrał że teraz wychodzi na to, że Neuralink to jest Jezus Maria, oni nas, wiesz, za dwa lata to ja, wiesz, jestem, mam tylko mózg, jestem w ciele robota i w ogóle jestem Optimusem Prime'em. No właśnie, ale to, co powiedziałeś, to według ciebie to jest dobre? Bo on zapowiadał to, że na tej prezentacji on ją długo zapowiadał, że to będzie rewolucja. Używał określeń Matrix w Matrixie, że czegoś takiego nie widzieliście. Okay. Że to jest w ogóle niesamowite, co my osiągnęliśmy. I no, opowiadał rzeczy nie stworzone, Znaczy no, opowiadał dosłownie, że to, to będzie robiło to, to, to i to, ale nie ma na to żadnego papierka. On nawet nic nowego od siebie nie, nie dodał. Ta firma nic nowego od siebie nie dodała. To naprawdę są technologie znane od lat. I to jest główny zarzut naukowców. Czy to że... jest plus, tu się zgadzam. Mhm. Tylko mówię, właśnie... Okej, okay, można mieć spór o etyczność tego, mm -hmm. i tu faktycznie Elon dał ciała, tak myślę, tak, tak uważam. Mm -hmm. Natomiast faktycznie właśnie. Istnieje szansa, już znając trochę Ilona, powiedzmy też w cudzysłowie wiadomo, bo rozmawiałem z nim wczoraj przez telefon, przez Neuralinka. Spotkałem nie? Tak? go w piekarni. Tak, spotkałem go w piekarni, i wiesz, przez Neuralinka rozmawialiśmy. A, no, nie? tak, tak. No, bo, bo mam dostęp do tego chipu tak przedpremierowo. Zaszczy... Może specjalnie to robił właśnie. <ścoughs> żeby... nie to... zostały zaszczepiony i Adrian. <ścoughs> <Ej>. <ścoughs> Dobra, nie powiem, że to jest zaży w takim razie, ale. <ścoughs> Cała otoczka ok, na nie. Ale istnieje szansa, że to jest wyższy plan. I być może faktycznie za. Wiadomo, to możemy gdybać, ale istnieje szansa, że za 10 lat okaże się, że faktycznie Neuralink zrobił o wiele większy postęp niż wszystkie działające dotąd firmy i naukowcy, które mają swoje ograniczenia. Mm -hmm. A to, że Elon z jednej strony mówi o tym, że możemy leczyć, wiesz, wszystkie choroby, a z drugiej strony, hej, możecie sobie puścić muzykę na Spotify i wiesz, obsługiwać komputer bez, bez myszki, mm -hmm. bez klawiatury, to to jest też trochę w jego stylu, tak, Nie, ja rozumiem, dalej. że wiesz, można. Y mieć jeszcze niewiele do pokazania. Chcieć zarekrutować, powiedzieć, że mamy taki i taki pomysł i w ogóle chcemy zrobić to i to, ale no i jeszcze, on nie powiedział jaki mają pomysł. No właśnie jest, jest to, jest to, to ja, nie ja też mogę, czekaj, ja też mogę wyjść na scenę i powiedzieć: "Ej, wymyśliłem, to się nazywa bumbulator, <laughs> wyleczy depresję, nie? Także <laughs> wpłaćcie mi pieniądze, tu jest numer mojego konta na razie." <laughs> Okej. Okay. Bo to się do tego sprowadziło. Słuchajcie, tak a tu macie jak... świnie, co, co robi pik? Słuchajcie, w takim razie za trzy tygodnie <laughs> zapraszamy was na specjalny event. Tak nie, jest. Nie, okej, okay, fakt. Ja to nie przemyślałem tego. Mi też się udzielił hype, faktycznie. No, i, Ale to a... dlatego, że ja się ze mną mm -hmm. I no właśnie tak to zostało zaplanowane, żeby zrobić ogromny hype. Ja też to opowiadałem w taki sposób, żeby zrobić okro... okropnie <laughs> no ogóle, wielki hype. To mnie, to mnie naprawdę rozbaliło, nie? Super, opowiadasz nie Ilon, ja tu, to, tamto, tamto. Ej, wiecie, to to jest ściema i tak totalnie. Ale, pojeżdżamy. To, ale no to jest prawda. Jak gdyby tak. bardzo skupiłem się, opowiadając, skupiłem się na stanie przed pokazem i po pokazie. Mm -hmm. yy, I to, co opowiadałem, jak gdyby ten stan przed pokazem, to było szczere. I to było oparte na faktach, to było to, co się dzieje, to, co osiągnięto i tak dalej. Super. Przeszliśmy do pokazu, który miał zrewolucjonizować przyszłość. No i niestety, ale Elon nas trochę oszukał. Okej. Okay. No to jest, tym, to jest w tym duża racja. I, I to, jak ja opowiadałem o tym, to było odzwierciedlenie emocji takich nastroi ludzi, którzy właśnie śledzili to przed, czy, pokazem a, i po. Czy to, mówiłeś, to, czy to mówiłeś od siebie, czy to były proste jakieś yy, cytaty? Czy wiesz co, bo, znaczy, no, to też są zdania z jakiegoś takiego środowiska neuronaukowego, nie? I, i no, na pewno sobie poczytałem, co, co mieli na, na... Nie, w sensie, czy być... teraz, czy mówiąc te wrażenia po, bo miałem wrażenie, jakbyś czytał kogoś słowa, czy to były po prostu twoje słowa? Nie, no to takie moje słowa, okay. takie... Znaczy, no też no, gdzieś tam, że ktoś powiedział, że, no nie wiem, że w 97 już to robiliśmy, nie? Albo że no, na razie mamy świnię, która pika i to jest nic nowego. No to okay. no, 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 tak, no ale no, nie przeczytałem czegoś artykułu, no. Nie, nie, w sensie chodzi mi o to, czy po prostu mówiąc to, powoływałeś, po prostu wiesz, konkretnie teraz czytałeś jakieś słowa, czy to po prostu mówiłeś coś, coś tak od siebie na zasadzie? Tak, wieś? ale często też parafrazując jakieś zdania okay. naukowców, którzy, którzy siedzą w temacie, nie? Nie jestem jeszcze światowej sławy neurobiologiem, także... Jeszcze. Pod, Podkreślił jeszcze. Także jeszcze, no. No, i to tyle. Dobra. Ciekawy temat, muszę przyznać, serio. Tak, no. w sensie, fajnie, fajnie, fajnie jest popatrzeć z drugiej strony, bo mhm. faktycznie szkoda trochę, że całemu światu się udzieliło, a świat naukowców... Ej, słuchajcie, robimy to od 20 lat, o co no. wam chodzi? No. I, I też z drugiej Jest podejść, strony... no, naukowcy są naukowcami, no, a Elon nie jest naukowcem, tylko specem od marketingu trochę, no. Tak, ale nie możesz mu też odmówić wiedzy, bo on naprawdę nie, nie, nie. Dużo, dużo, dużo wie na temat rzeczy, które ro, robi. Tak, jednak. Przy czym bardziej inżyni inżynieryjne rzeczy i też. sztuczna inteligencja. Tutaj, tutaj w ogóle sprawia wrażenie trochę człowieka zagubionego i trochę jakby nie, nie wiedział, o czym mówi. Mhm. No bo I ja trochę ja, to ja, wyglądało ja tak, tak jak oglądałem. gdyby... Trochę to wyglądało tak, jak gdyby coś mu się, no, nie wiem, miał pla, inny plan na tą konferencję i trochę improwizował. Mhm. Wyglądało to bardzo nieprofesjonalnie. Okej, okay, rozumiem. Tak, tak takie, można było, takie można było mieć wrażenie, no. Dobra, ale to, też, ale to też z drugiej strony, tak mi się wydaje, dobrze pokazuje, nazwijmy to, dzisiejszość świata. W sensie, wiesz, szum, informacje, tak, tak. Social, social media, yy, budowanie, wiesz, otoczki, gdzieś tam marketing, bla, 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 bla. Znaczy, no naprawdę można, można było w to uwierzyć, nie? Ale potem przychodzą naukowcy i mówią, ej, ale on pokazał coś sprzed dekad. Czym wy się jaracie? O co chodzi w ogóle? No. Dajcie spokój. Przecież robiłem to wczoraj przed obiadem. Co, o co wam chodzi, nie? To jest moja praca od 20 lat. Wychodzi no. gość, który się na tym nie zna, robi jakieś... No. Robi show, pokazuje świnie, a wszyscy robią nagle wow, nie? No. A ja to robię od zawsze. No. Wow. No. Trochę smutne z drugiej strony, ale też dlatego, właśnie w sumie ale tak myślę, promocja można... nauki też. Właśnie, chciałem musi powiedzieć, że może można na to spojrzeć pozytywnym okiem, że to jest jakaś taka promocja nauki to, że on stworzył te firmę i stworzył to show, sprawiło, że ja zacząłem o tym opowiadać i więcej osób, jeżeli to słuchacie, no to dowiedzieliście się, że jest coś takiego jak interfejs mózg-komputer i dowiedzieliście się, że można leczyć lekoodporną epilepsję, na przykład. Nie? O, właśnie, na przykład. Więc ze wszystkiego można jakiś pozytyw, pozytyw wyciągnąć, przy czym no. To nie jest to, co on obiecywał. No tak. No. Co, to zamykamy mój temat? Zamykamy Twój temat, tak. Myślę, Super. że. Super. Nagadałeś się, mm -hmm. więc teraz, teraz trochę o mnie. Mm. A, to, a, bo, urodziłem to, się! Ja dzisiaj wstałem o 7.28 <laughs> i zjadłem na śniadanie kanapki. Yy, no, ale przy. Przechodząc do tematu, no, tak jak ci mówiłem, u mnie będzie dzisiaj sport. Bo powiedziałem na początku, sport to zdrowie. Ale ile tego sportu tak naprawdę potrzebujemy? I oczywiście są na to różnego rodzaju badania i wytyczne. I generalnie sama aktywność fizyczna, tak jak Ci też mówiłem wcześniej, jest podzielona na trzy rodzaje: mhm. jest aktywność lekka, jest aktywność średnia, tudzież umiarkowana, i aktywność y, intensywna. I to określa taki parametr, który nazywa się MET, i to jest taki jakby ekwiwalent energetyczny, coś takiego, równoważnik energetyczny, gdzieś miałem to zapisane, ale oczywiście teraz mi zniknęło z notatek. Niemniej jednak, chwila, muszę sobie przejechać, bo mi się... O. Do lekkiej aktywności zaliczamy mhm. takie rzeczy jak na przykład, nie wiem, siedzenie, pracę przy biurku, pracę przy komputerze, powolny spacer, jakieś, nie wiem, robienie posiłków na przykład. Czyli wszystko, co nie jest, łóżka. Co nie jest leżeniem i wegetacją, po prostu. Dokładnie. Co jest po prostu jakikolwiek minimalny ruch, no, który nie absorbuje jakoś nas wysiłkowo, w sensie, że nie wiem, no, nie, nie sprawimy robiąc pranie, że. Zaczniemy nagle, wiesz, ten to nam skoczy dwukrotnie. I o stary, ja wczoraj miałem takie pranie, nie? To było jedno z moich najlepszych prań w życiu. Zaczęło się tak. <laughs> nie no, żartuję. <laughs> Knąłem przycisk Ale to, Stopą. Tak ta jak Elon Musk pokazuje, wszystko da się sprzedać wiesz, w taki intensywny i niesamowity sposób. Także ja nawet to nie przy praniu można się zmienić. Ale ja myślę, że to jest trochę taka amerykańska y, naleciałość, bo są, to też są takie, tak jak się zawsze ogląda, kiedyś zawsze mnie bawiło, bo tak mi się przez włączyło mi się gdzieś tam jakiś program na Discovery, nie? I akurat byli, nie wiem, życie pszczelarzy czy coś takiego. Mm. I, I wiesz, po prostu było tak, że jechali na jakimś, nie wiem, czy to, co to był za, za, za stan, ale wiem, że była zima, czy tam, no, gdzieś tam jesienno-zimowa aura, mm -hmm. było już trochę śniegu, mm -hmm. generalnie gdzieś tam miejscami widać. Jedzie sobie ciężarówka i ludzie mieli w, w, ten, jakieś ule albo coś w ten deseń. I wiesz, i nagle, nagle ten samochód się zakopał w błocie. I wiesz, okej, okay, no, samochód zakopał się w błocie. Zdarza się. A U nas to tak. jest szara rzeczywistość, a ta ule, muzyka... Tak. A to jest dokładnie tak, wiesz, jest napięcie, napięcie, muzyka normalnie, wiesz, Hans Zimmer, nie, Aha. jak w Interstellar leci już soundtrack, jest tak, jedno zbliżenie na koło, nie, takie, że ono grzęźnie, to jest scena, jak to koło się obraca, ale nie idzie, nie. Jakieś Są... szybkie takie ujęcie na dokładnie, detal, na, na jakąś lecącą kroplę z tak, czoła kierowcy. napięcie, nie, ludzie, Jezus Maria, nie dowieziemy Uli, nie, nie będzie pszczół, Boże, w całej Ameryce nie będzie jabłek, nie będzie miał kto za, za ten, za, y, zapytać drzew. Tak naprawdę, uwaga, auto utknęło w błocie, nie, wystarczy przypiąć nośnik, znaczy ten linę do drzewa, nie, bo samochody mają takie automatyczne liny, wyciągnąć się, koniec, no. wiesz, albo nie wiem, robię, robię jakąś, montuję, nie wiem samochód, nie, Boże, to była najcięższa, najważniejsza śrubka, bez tej śrubki cały samochód się rozpadnie, Boże, dzięki mojej pracy, ktoś może zginąć, nie, jeśli nie wykonam jej dokładnie, no, wydaje mi się, że to jest takie wszystko trochę... da się dobrze sprzedać. Tak, to jest taka no. trochę wydaje mi się właśnie amerykańska naleciałość, nie, duma z pracy, duma z narodu, duma z wszystkiego, więc Biorę to pod uwagę po prostu. Mm -hmm. no. e, moje pranie też trzeba było zarobić sobie <noise> w nowej pracy to już w ogóle. No, średnia aktywność. Dobrze. To jest na przykład spacer. 5 km na godzinę. Okej. Okay. Czyli wydaje mi się, że zdecydowanie za wolny jak dla mnie, bo, bo tak mi się wydaje, że ja tak. Jak, jak, się, jak się postaram, to potrafię iść tak jak ktoś truchta. No, ja też lubię mm. szybko spacerować. Odkurzanie, mycie i zamiatanie podłóg też się zalicza do średniej aktywności. Okej. Okay. I ma tak zwany, bo o, przede wszystkim to met to jest, poza tym, że to jest ten skrót od tego równoważnika energetycznego, to też jest to mm, pewien parametr, który jest mierzalny na zasadzie, że jeden met, jedna jednostka met to jest ilość kalorii, które się spala razy, yy, znaczy podzielone przez twoją masę i ilość godzin, którą robisz daną czynność. Jakby ktoś teraz słyszał wodę, to Patryk leje wodę. Nie przepraszam serdecznie. Nie nagrywamy, tak. nie nagrywamy nic Nic na nie kapie, nic na mnie leci. To ja po prostu nalewający tak. sobie. I siedzenie wody. siedzenie przy biurku komputerze i taki bardzo bardzo powolny spacer to jest półtorej do dwóch metrów. Okej. Okay. Średnia aktywność, czyli ten spacer taki trochę szybszy, odkurzanie jest na przykład. Dubel tenisowy i aktywność seksualna w wieku 22 lat. Nie mam pojęcia, czy aktywność seksualna w wieku. Ale też, jest że porównywalna, porównywalna wartość, tak? Tak, to jest Aha. od 3 do tych 6 metrów. A, okay. a, a, dobra. dobra. Natomiast intensywną aktywność fizyczna to jest powyżej 6 metrów. I to jest na przykład, nie wiem, jazda na rowerze na płaskim podłożu z prędkością 16-19 km na godzinę. Ja w ogóle uwielbiam takie badania statystyczne, jak one są dokładne. A jakie I... musi być ciśnienie wtedy w oponie? Nie mam pojęcia. A, myślałem, też było ok. <laughs> Odpowiednie. Taniec aerobowy o średnim wysiłku albo na przykład pajacyki. To jest, to jest już intensywna aktywność fizyczna. Poza tym jeszcze jest gra w koszykówkę, jest trucht, taki przynajmniej 9 km na godzinę, kakanie na skakance, i na przykład y, pływanie i pływanie umiarkowane do intensywnego to jest na przykład 8 do 11 metrów gra w koszykówkę to jest 8 więc przy pływaniu męczymy się trochę trochę bardziej i teraz w ogóle o co chodzi z tą aktywnością fizyczną bo ktoś może sobie pomyśleć no dobra okej okay, no to to po co się mam ruszać i teraz na przykład jeżeli. Gdzieś uprawiamy ten sport, mamy jakąś tam aktywność fizyczną, mówiąc po prostu najprościej, poruszamy się. W ten sposób zwiększamy, oczywiście, ćwiczymy nasze stawy, zwiększamy ruchomość w tych stawach, więc jednocześnie przez to utrzymujemy odpowiednią masę kości, poprawiamy elastyczność organizmu. Przy okazji mamy mniejsze narażenie na odwapnienia, co znowu chroni nas przed jakimiś np. złamaniami i innymi urazami kości. Poza tym, że się ruszamy, no to oczywiście trzeba oddychać. Jeżeli robimy to trochę bardziej intensywnie, no to poprawiamy przy okazji nasz, działanie naszego układu krążeniowo-oddechowego, a przy okazji też poprawiamy ukrwienie naszych narządów. I w ten sposób, po pierwsze, mamy większą ochronę przed różnego rodzaju chorobami serca, nadciśnieniem, nad miażdżycą. Też ogółem, jeżeli po prostu nie ćwiczymy naszego organizmu, to następuje tak zwany proces inwolucji. Czyli po prostu no, zatracamy się, nie? Gdzieś tam. Okay, nie, wiesz, okay. jak używamy mięśni, no to one rosną. Jak przestajemy ich używać, no to one się trochę trochę zatracają. No i z racji tego, że mamy lepsze ukrwienie narządów, to też między innymi lepiej ukrwiony jest mózg i w związku z tym polepsza nam się koncentracja, polepsza nam się polepszy, polepszają nam się procesy intelektualne, a przy okazji też jest lepsza odporność i lepsze samopoczucie. Więc generalnie y, warto się ruszać i warto dlatego biegać, sport, warto. tak, mhm. dlatego sport to zdrowie. Tylko, że generalnie większość badań skupiała się na tym, żebyśmy żeby nasz wysiłek fizyczny był umiarkowany do intensywnego. W ogóle Co znaczy umiarkowany w do sensie, że w tym zakresie? Tak, żeby tak, nie że był W sensie, żebyśmy robili czynności, które są zaliczane do umiarkowanych. Na zasadzie, wiesz, nie. Chodzi o to, żeby nasze życie nie polegało tylko na, nie wiem, na siedzeniu przy komputerze i nie wiem, ewentualnym spacerowaniu do lodówki. Mhm, tylko, żebyśmy, na przykład, od czasu do czasu gdzieś tam zrobili sobie jakiś spacer, albo po prostu gdzieś tam poszli poprawiać sport. I ten. Czyli po prostu zrobić ten taki wysiłek, który jest trochę większy niż te codzienne życie. Żebyśmy Jasne. w jakiś sposób ten, ten nasz organizm mógł tak trochę. No tak, jak mówiłem wcześniej, żeby nam się poprawiło krążenie. No tak, no, żeby, czyli zamiast windą lepiej sobie wejść tak, schodami, zamiast, tak. zamiast tramwajem przejść kawałek pieszo i na tak przykład, dalej. No przykład albo przejście na rowerze, nie? A nie rowerze. Przejście tak na rowerze, tak, bo to, pojeździć, pojeździć pieszo. Pojeździć samolotem popływać samochodem tak dokładnie dokładnie, no. nie czepia się co tak kto lubi i tylko że właśnie tak jak mówiłem większość badań skupiała się na tej umiarkowanej albo intensywnej aktywności okej okay. tylko że istnieje duża szansa że to było spowodowane tym że lekką aktywność trudniej jest zmierzyć no bo w sensie jeżeli odpowiednie, nie wiem właśnie leżenie, czy praca przy komputerze czy na przykład taki bardzo, bardzo powolny przejście sobie z pokoju do pokoju, to jest właściwie to samo tętno, to bardzo ciężko to wykryć natomiast jeżeli faktycznie biegasz nie wiem, uprawiasz sport, to faktycznie na przykład łatwo Ci zmierzyć z zmiany tętna, łatwiej Ci zmierzyć, nie wiem ciśnienie krwi, że się zmienia, łatwiej jest dostrzec te różnice mm -hmm. prawdopodobnie i coraz więcej badań właśnie ostatnio próbuje się skupić na tych lekkich aktywnościach fizycznych i sprawdzić, czy, po, czy sam, bo tutaj generalnie wprowadza się coś takiego jak wydatek energetyczny towarzyszący aktywności fizycznej. To jest taki parametr, on jest, jest angielskim akronimem od PAEE, -E, natomiast umiarkowana do intensywnej aktywności to jest parametr MVPA, też akronim od angielskich słów. I chcieli zobaczyć, właśnie, czy jeżeli będziemy na ile. Faktycznie ta umiarkowana do intensywnej aktywności, czyli to, że będziemy się lepiej ruszać, czy to wpływa w jakiś sposób na to, że faktycznie nasze prawdopodobieństwo przedwczesnej, przedwczesnej śmierci po prostu jest jakieś zmniejszone bądź zwiększone, i ewentualnie na ile? Czy po prostu jeżeli będziemy robić, po prostu, nie wiem, chodzić przez cały dzień po domu, zamiast na przykład, nie wiem, iść pobiegać przez pół godziny, czy to po prostu wyjdzie na to samo? Inna kwestia, że też y, między innymi z postępem czasu pojawiło się coś takiego jak. Wearables -we wearables -we -we We -we We -we We -we Czy... jeśli chcecie posłuchać o nich to zapraszam do naszego pierwszego odcinka zgadza tak. się do naszego pierwszego odcinka opowiadamy właśnie tam o Bubbles. Ba mm ja jeśli chcecie wiedzieć, czym są Rural Bubbles, to zapraszam. Również ta, opowiadamy tam o mikromortach, czyli o mikrośmierci. Bardzo ciekawy temat. Tak, ale to tak, tak. Już... też z swoją drogą tak troszeczkę związany gdzieś tam w jakiś sposób z, z tak planowaniem życia. Nie, no bo też mówię, że na przykład bieganie daje nam przez tak 10 minut w tym Odpowiadam tempi, tam ten... też na pytanie, bo to akurat mój temat. Odpowiadam tam też na pytanie, jak dana czynność i jak to się mierzy, jak dana czynność wpływa na to, czy żyjemy dłużej, czy mamy szansę na nasze zgon i tak dalej. Bardzo ciekawy temat. I, dokładnie. I przez wszelkiego rodzaju opaski monitorujące ruch, naszą aktywność, tętno i tym podobne, jesteśmy w stanie zmierzyć lekką aktywność już. Okay. W sensie na podstawie naszych parametrów, czyli pulsu i tym podobnych, jesteśmy w stanie właśnie policzyć ten wydatek energetyczny, który towarzyszy nam przy tych lekkich czynnościach, które wykonujemy codziennie. A powiedz mi, to są takie te wearables, takie, takie komercyjne, czy to takie jakieś zaawansowane sprzęty, takie typowo przeznaczone do analizowania tych takich lekkich aktywności? Czy to po prostu, nie, nie jest Nie jest podane dokładnie, przynajmniej ja nie mam dokładnie wypisanego sprzętu, ale okay. nie jest to taki wiesz, super zaawansowany sprzęt. Bo okay. pierwsze badanie, które to Porusza ten temat, jest badanie właśnie na uczestnikach tej bazy, tego biobanku, o którym Ci mówiłem wcześniej. Mm -hmm. Ono było na terenie UK i tam zbadano ponad 96 tysięcy ludzi. Dużo. Po prostu skontaktowano się z ludźmi z tej bazy biobanku, zapytano, czy chcą wziąć udział w badaniu, które będzie polegało na tym, że przez 7 dni cały czas będą nosić ich specjalną opaskę. I to jest właśnie opaska na zasadzie tej opaski, którą po prostu sobie nosimy. I ona będzie monitorowała ich puls, ich funkcje życiowe, ona będzie odpowiednio skalibrowana, biorąc pod uwagę jakąś tam grawitację, nie? I takie tam warunki temperaturowe, warunki otoczenia i tak dalej, bo oczywiście to też wpływa na ten pomiar, na ten pomiar energetyczny. Czyli 96 tysięcy ludzi? Tak. Wow, i wszyscy się zgodzili, znaczy, no tak, aż tyle osób. To się było ponad 100 tysięcy? Aha. Po tym część osób zmarła w ogóle w pierwszym roku, w sensie wiesz, no po prostu, bo to byli ludzie też w średnim wieku zaawansowanym, mm. więc po prostu się no to zdarzy. statystycznie wiadomo. Tak, no. statystycznie, no, więc część osób po prostu zmarła w pierwszym roku, bo więc je odrzucili, mm. Mm. no bo statystycznie oni chcieli sprawdzić, oni w ogóle mieli, okres tych badań to był chyba jakieś 4-5 lat. I przez 4-5 lat te 96 tysięcy osób nosiło opaski? Przez, dziew, przez te 4-5 zbierano, lat. Zbierano, zbierano informacje. Na zasadzie, jeśli ktoś się zgodził wziąć udział w badaniu, mhm. dostawał opaskę, przez 7 dni miał ją cały czas nosić. Nieważne, co robił. A, czyli, czyli... 7 dni całość. Tak, 7 dni, całe. Tak. Okay. I było tak, że yy, wiesz, jeżeli robisz śniadanie, nie wiem, kąpiesz się, uprawiasz sport, robisz cokolwiek, musisz to, śpisz, musisz tę opaskę nosić cały czas. Jeśli ktoś się zgodził, nosił to przez 7 dni, no oni sobie tam później zbierali dane z tego i później następny, 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 i tak przez jakieś 4-5 lat. Mhm. I w ten sposób. I uzbierali zbierali te 96 tysięcy. Tak, Bo ten okay. też część osób odpadła przez to, że na przykład ta opaska się źle skalibrowała i te odczyty były niedokładne. No tam jakieś 4-5 tysięcy osób ostatecznie odpadło. Więc generalnie, ale przy takiej liczbie 96 tysięcy osób, to naprawdę jest. jest no można fajne, fajne wnioski już wyciągnąć na pewno. Do czasu robienia tej publikacji nie było, nie było badania na tak wysoką skalę. No. Mhm. I właśnie oni w ten sposób mierzyli po pierwsze ten wydatek energetyczny. Czyli ilość tych kalorii spalonych podczas po prostu każdej aktywności, a po drugim, jeżeli też intensywność, czyli na przykład wiadomo, jeżeli bardzo wzrosło tętno, to znaczy, że w tym momencie ta osoba nie wiem, uprawiała sport, po prostu robiła jakąś aktywność wyższą niż lekka. I w ten sposób skupili się na dwóch parametrach. Pierwszy, pierwszy parametr to jest właśnie ten wydatek energetyczny sam w sobie, a drugi parametr to jest właśnie ta intensywność treningu, i chcieli zobaczyć, w jaki sposób na początku czy ten sam wydatek wystarczy. Czy ewentualnie jaki procent tego intensywniejszego wysiłku wpływa na ryzyko, na zmniejszenie ryzyka przedwczesnej śmierci? Czyli jak gdyby ci pacjenci, znaczy no, czy, czy, czy ci uczestnicy w badaniu, oni byli monitorowani potem przez jakiś czas, tak? Yy, nie wyczytałem tego dokładnie z badania. Y Ewentualnie, więc istnieje taka szansa, bo znaczy, jak gdyby. skąd wniosek? Znaczy, ankiety jak... jeszcze były. Aha. Po, po badaniu były różnego rodzaju ankiety, badające płeć, wiek, nałogi, styl życia, i tak dalej, i tak dalej. I na tej podstawie gdzieś tam próbowali ocenić ich ryzyko przedczesnej śmierci. Mhm. I w ten sposób oni badali na przykład, czy właśnie na zasadzie, właśnie czy ci mówię, czy wiesz, chodzenie po domu przez cały dzień? Ma, jest, odnosi dokładnie tak samo, niż na przykład chodzenie przez pół dnia, ale pójście na nie wiem, na bieg, przebiec się przez pół godziny. I teraz. Bazowe, te takie bazowe, wyznaczyć sobie kilka poziomów. Jeżeli mamy taki bazowy mm, poziom 15 tysięcy kilojouli, przy czym to są jakieś około 3-4 kalorii, yy, spalonych na kilogram masy ciała w ciągu dnia, czyli jeszcze raz, jeżeli w ciągu Jednego dnia, ważysz nam powiedzmy, nie wiem, 100 kilo mhm. i spalisz tam x kalorii, no to to jest, czy to podzielisz sobie ilość tych kalorii przez Twoją masę razy ilość, no i wtedy Ci wychodzi ten taki, ten, ten taki poziom. Jasne. Jeżeli, jeżeli wychodzi tych 20 kg i 10% z tego wynosi, pochodzi z wysiłku o wyższej intensywności, no to wtedy. Masz 21% mniejsze ryzyko przedczesnej śmierci. Okej, okay. chociaż dalej jestem trochę ciekawy, ja, w jaki sposób się wnioskuje to, że mam 20% mniejszą szansę na śmierć? Wydaje mi się, że to jest coś na zasadzie typu. Zwiększa ci się krążenie mhm. i jeżeli masz wyższe krążenie, no to to się przekłada na przykład na mniejsze prawdopodobieństwo miażdżycy. Okay. Tak wydaje mi się, wydaje mi się, że to jest mniej więcej ta logika. Okay. Na podstawie danych parametrów życia można gdzieś tam może zbudować jakiś model fizyczny, coś takiego. Dobra, dobra. I ten i, i żeby nie było, bo też może z, ktoś zapytać, okej, okay, dobra, no to w takim razie jak zrobić te 20 tysięcy kilo To jest coś na zasadzie 35 minut zwykłego spaceru i 2 minuty energicznego spaceru. Mm, to jest ekwiwalent. Tak. Mhm. Wtedy, 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 mniej więcej taki, taką ilość energii spalamy. Czyli możemy sobie przejść, nie wiem, powiedzmy 35-40 minut i nic nam to nie da znaczy może nie tyle, że nic nam to nie da, ale lepiej będzie, jeśli po tych 35 minutach jeszcze 2 minuty energetycznego, takiego bardziej energicznego spaceru, może nawet truktu zrobimy i wtedy ryzyko naszej, i to na dzień, i wtedy ryzyko naszej śmierci będzie przedczesnej będzie mniejsze o 21%. Czyli Jeżeli... idziesz sobie spokojnie na przystanek, na, na, na przystanek tramwajowy. Tak, potem widzisz, że tramwaj się spóźnia, znaczy w sensie, że tramwaj jest już na, na stacji, więc musisz dobiec, nie? No, no, no. I idealnie. Dokładnie. Jeżeli m, mamy dalej to samo bazowe, 20 tysięcy kilojouli, znaczy 20 kilojouli, i ten udział tej intensywnej aktywności to będzie 20%, no to wtedy ryzyko zmniejsza się o 30% tej przedczesnej śmierci. I to odpowiada jakby 12 minut zwykłego spaceru i 7 minut energetycznego. Jeżeli nasz pułap wyniesie już 30 tysięcy, znaczy 30, tak, 30 tysięcy dżuli, czyli 30 kJ, no to wtedy przy zachowaniu 10% tej. Tej takiej aktywności takiej silniejszej No to wtedy już mniej więcej połowa y, Mamy 50% Mniejsze szanse przedwczesnej śmierci W tym momencie, tylko że tu nie jest odniesione Do tego, więc, więc Generalnie no, jest, wniosek jest jeden Po prostu opłaca się Ten intensywniejszy wysiłek Robić, po Jasne. prostu. dużo jest to Bardziej wartościowe jak gdyby Tak, no i tym bardziej no mówię 35 minut złego spaceru, 2, 2, 2 minuty Energetycznego to już to, to nie brzmi jakiś super duży deal. To nie jest w zasadzie idź, biegaj godzinę dziennie. No, nie, jednak. No, no, no. Mamy takie małe kroczki, które pozwalają trochę zaoszczędzić. Co prawda, jeszcze yy, zaraz się odniosę trochę do tych wyników, jeszcze, ale zanim to, to jeszcze chciałem powiedzieć jedną rzecz: yy, że też właśnie pokazują badania, że jeżeli średnie MET, czyli MET to był ten poziom aktywności hmm. fizycznej, jest o jeden większe, było takie badanie, no to mieliśmy 4% mniejsze ryzyko choroby wieńcowej serca. To też, nie jakieś duże, to też nie jest dużo, no. bo to jest po prostu ilość tych kalorii, czyli po prostu też wystarczy przejść na taki trochę szybszy spacer dziennie na przykład sobie zrobić. I Ale też no, na zysk 4% to też nie jest dużo. To też nie jest dużo i właśnie to jest to, co chciałem poruszyć, bo mm, no okej, okay, to się tak fajnie mówi, nie? że dobra, przebiegnij się dzisiaj i na przykład za dwa dni, czy coś w ten desej, no to będziesz miał 25% mniejsze ryzyko śmierci przedwczesnej. No mówi ci to coś? No tak. No w sensie to, to jest takie trochę straszenie. Ale mm -hmm. czy coś z tego wynika? No bo, okej, okay, fajnie, no ruszasz się, ale z drugiej strony na przykład palisz papierosy. No to wiesz, no to się w ogóle to się w ogóle no nim, się jakaś nie taka, nie ma, nie? I taka jakaś taka jednostka, która mogłaby to obliczyć, nie? Że na przykład palenie papierosów skraca nam życie o 15 no. minut, a y, nie wiem, a jakieś tam takie pozytywne czynności nam wydłużają życie, no, no, nie? Wydaje kurczę, mi się, że jak jakby było, nie? Taki, no, nie wiem, jakby coś, był jakiś taki, taki podcast na przykład. No, nie? no, no, no jak gdy, o takim podcaście ja, No, wydaje mi się. Ja w ogóle widziałem, że taki fajny był podcast i chyba o tym opowiadali w pierwszym odcinku. Coś tam e... z chemią miał, nie? Że takie śmieszne, no, że niby, nie byś śmieszne, że niby Cel, nie, z tytule coś tam. Aha, no, no coś takiego. No. No, chyba tak. w pierwszym odcinku to było, no. Mhm, no. Podlinkujemy. Ale świetny był. No, podobało mi się. I właśnie to jest dokładnie to: jest dokładnie to trochę łatwiej. Też właśnie mikro, mikro życia mhm. też niby odpowiadają na to pytanie, mhm. że dana czynność skróci Twoje życie o 15 minut. No ale z drugiej strony, czym jest to 15 minut, nie? Tak naprawdę, wiesz, dopóki my nie wiemy realnie na zasadzie, że umrzesz za... Tak, nie, nie masz zaznaczone w kalendarzu, Tak, nie? wiesz, typu... I też zastanawiam się właśnie nad, nad smartopaskami, na zasadzie typu, nie wiem, no ja dzisiaj zrobiłem 8 tysięcy kroków już ponad, także fajnie, ten niby dzienny sukces jest zaliczony, mhm. chociaż też spotkałem się z badaniami na temat tego, czy te 8 tam do 10 tysięcy jest sensowne, czy nie, bo wszystko jest zależne od tego, ile tempa zrobiliśmy, w sensie, no, jak szybko chodziliśmy i tak dalej, ale to już się nie, nie przyglądałem, bo jakby stwierdziłem, że to jest to badanie jest takie trochę komplementarne, że nie liczy się tylko ilość kroków, ale też intensywność i tym podobne. No to właśnie, czy Ty byś chciał takie na zasadzie, że ej słuchaj, zrobiłeś 8000 kroków dziennie, no fajnie, czy na przykład wolałbyś powiadomienia na zasadzie, ej słuchaj, dzisiaj twoje... Twoje ryzyko przez, przez tę śmierć na przykład wynosi 24% więcej niż wczoraj na przykład, nie? Ja zamiast takich, takich, takich matematycznych jakichś tam wyników, że tu procent, tu coś tam, to ja bym wolał jakieś takie fajerwerki, nie wiem, jakiś ładny obrazek, że super, brawo. Tak, no bo... o, taka, wiesz, coś w stylu naklejka dzielny pacjent, nie? O, o dokładnie. No, bo... że zrobiłeś kroki i super, czy, tak trzymaj, nie? Bo tu jest właśnie na dużo zmiennych. to jest Bo też z drugiej strony zaraz coś się znajdzie na zasadzie, y, a moja babcia to pije kieliszek whisky dziennie i pali trzy papierosy no, i ma już 140, i Lat, 45 no. lat, nie? Przeżyła no, no, no. już trzech swoich synów. I no okej, okay, spoko. Więc to dużo, bardzo dużo zmiennych, nie? Tak mm. naprawdę. Chorowitość, środowisko i. Ja myślę, że dla jednostki nie ma to dużego znaczenia. Mm -hmm. bo, bo, bo statystyka taka duża, ona nie ma jakiegoś takiego bezpośredniego przełożenia na jednostkę, na jakieś takie jednostkowe życie. Ale y, już na przykład dla jakichś takich instytucji, które promują zdrowy styl życia, czy coś takiego, to już ma znaczenie, że na przykład obserwujemy, yy, że w tej populacji tyle i tyle osób żyje, co możemy zrobić i możemy ich zachęcać do tego. I statystycznie, no to już to ma przełożenie. A czy kto, ktoś, nie wiem, biega, i przez to, że biegał, to spadłem mu cegła na głowie, bo przebiegało obok jakiejś kamienicy rozlatującej się, no to shit happens, nie? No, no, ale no więc nie da się, czyli dlatego może to nie jest takie fajne dla, dla mnie informacje, że przeżyłeś tyle albo nie wiem tam, że przeżyjesz dłużej czy coś tam, bo stwierdzę, e, no e, wątpię czy coś, nie? O, sorry, y, bo, e, przepraszam, w sensie uderzyłem w popfiler. Natomiast, żeby nie było, jakby o to chodzi głównie, że aktywność fizyczna jest, dla nas korzystna po Tak prostu. jest, więc można zachęcać ludzi, tak po prostu. Tak. Mhm. I są teraz na to dowody. Jak ktoś powie, no udowodnij mi to, no bo ja biegam i czuję się lepiej. A ja biegam i nie czuję się lepiej. Nie? I... A ma pan na to dowód? Tak, ma pan na to dowód i ten. Ma pan badania? Ma pan badania? No to, no to pokażę mu te badania i, i, i proszę cię bardzo. Więc... I będzie mu łyso. Tak, no. i... a potem mogą mu wszczepić implant, bo już nie muszą go golić wtedy. Natomiast, <laughs> natomiast. Sorry, że się nie zaśmiałem, ale Akurat piłem. Spoko. Dobrze, że się nie udławiłeś. Mm, też się, Masz się śmiać w podcaście, aby nam to wyświetlenie podniosło. No, natomiast też, no przede wszystkim chodzi o to, że y, odpowiedzieć na pytanie, czy po prostu mówiąc w cudzysłowie, nic nie robiąc, a przynajmniej nic takiego bardziej angażującego, to jest dla nas zgubne, czy nie. Mhm. Czy ta sama lekka aktywność wystarczy? I faktycznie jest pokazane, że warto jest sobie, nie wiem, pójść sobie poćwiczyć, gdzieś tam zwiększyć tą intensywność, nie wiem, pobiec do lodówki, mhm. a nie tylko do niej pójść normalnie. Czyli to jest takie potwierdzenie taki, takiego, no nie wiem, takiego chłopskiego rozumu. W sensie, no jak będę biegał, to pewnie będę zdrowszy. No tak, to I prawda. I tu, no faktycznie masz rację. No. To, I dlatego masz rację, bo to i to i to. to... Trochę potwierdzenie się, utrzymanie się w tym przekonaniu. Mhm. No i też z drugiej strony myślę, że jak osoby ćwiczą gdzieś tam regularnie, starają się ćwiczyć, no to chyba ćwiczą dlatego, bo też widzą, że dobrze się czują, nie lepiej. Tak, no na pewno jest metkę, odczuwalny też efekt. kondycja i tak dalej. Mhm. No. I żeby nie było, właśnie też znalazłem drugie badanie, które właśnie mówi o tym, czy sama lekka aktywność fizyczna też jakoś tam przekłada się na nasz organizm. I jest badanie, w którym uczestniczyło prawie 6 tysięcy kobiet. W wieku 63-99 lat. A, czyli w takim starszym wieku. Tak, okej. Okay. I badano właśnie, one miały też miały przez 7 dni nosić specjalne urządzenie na zasadzie Wearables, tylko że ono było na biodrze w tym momencie. I też miały ograniczać się głównie tylko do lekkich aktywności, czyli na przykład właśnie ścielanie łóżka, przygotowywanie jedzenia, sprzątanie. Ale to chcesz powiedzieć, że takiej 90-letniej staruszce nie powiedziano, że ma pani zakaz maratonów. Sieć pani w Słuchaj, domu. Słuchaj, mogą, mogą być takie osoby. Ej, pamiętaj, najstarsza kobieta, która weszła na Monteveres, miała chyba 75 lat. No. Może akurat trafili w, tą, w ten wiesz, w ten okres czasu, nie kiedy chciała Monteveres. Może, może, może. Może akurat. Kurde, panowała. no, akurat spakowałem. Kurde, ten no, plecak. no. Nie mogę, no. Odezwijcie się, jak już wrócę. <noise> I, I jeśli chodzi o wynik tego badania, no to kobiety, które spędzały więcej. W tym momencie to było średnio o 5 i 6 godzin dziennie na tych lekkich aktywnościach fizycznych miały 42% mniejszą podatność na choroby serca niż kobiety, które spędzały na tych lekkich czynnościach tylko około 3 i 9 godziny średnio dziennie. Mhm. I więc faktycznie, faktycznie to działa. No, bo bardziej tutaj no nie będziemy kazać starszym osobom, tak jak mówię, biegać maratonów, nie? Czy to? Chociaż gdzieś tam pamiętam, że we wcześniejszych latach studiów zawsze miałem takiego, e, takiego fajnego dziadka, który sobie po prostu biegał codziennie. I gdzieś tam go mijałem idąc do tego, idąc na uczelnię więc spoko, że, że, że próbował. No pewnie. No i po prostu przede wszystkim to, nie trzeba robić zbyt dużego wysiłku, żeby mieć jakieś efekty. Po prostu. I też z drugiej strony, na przykład, e, kobiety, które właśnie ruszały, miały większą tą lekką aktywność niż inna grupa, miały 22% 22% mniejsze prawdopodobieństwo na rozwój nowych schorzeń. A, okay. Co w przypadku no, starszego wieku, gdzie organizm już powoli gdzieś tam mówi, ok, it's enough, i zdarzają się różne choroby, no to jest jednak jest jednak, myślę, duży deal. No by I no to już to... jest takie faktycznie ciekawsze, no bo mamy tą lekką aktywność, która wydaje się, że no nic, nie? Ale jeżeli, no nie wiem, ma jakaś starsza pani siedzieć cały dzień przed telewizorem, a może tam, nie wiem, pochodzić po chociaż mieszkaniu, czy wyjść do ogródka, czy coś takiego, no to jest faktycznie korzyść. Po pierwsze, się trochę rozwinie, bo sam organizm to jakoś odczuje. Mhm. No a po drugie, właśnie te konsekwencją tego jest właśnie to, że jest mniejsze prawdopodobieństwo tego, że może jest mniejsze prawdopodobieństwo, że po prostu może mieć jakąś nową chorobę. A no, trochę szkoda, szkoda się męczyć, nie? Zawsze ja jestem ja jestem tego zdania, że wolałbym trochę krótsze, intensywniejsze życie, niż na przykład żyć dłużej, ale być przez dłuższy czas przykuty do łóżka, nie? Jednak. Tak mi się wydaje. No i przede wszystkim sprawność. No, jakby dla mnie ten argument jest dosyć, wiesz, dla mnie ten argument jest przekonujący. Mm, jasne. O, żeby się trochę ruszać. I, i właśnie teraz... W, Ktoś może powiedzieć, no dobra, okej, okay, ale ja nie mam czasu, żeby ćwiczyć, bo ja cały dzień siedzę przy komputerze i potem wracam, też siedzę przy komputerze. Albo na przykład podczas pandemii, okej, okay, nikt nie mógł za bardzo wychodzić, bo to trochę niebezpieczne. Wszyscy przerzucili się na pracę zdalną. To w dużej części wiązało się z tym, że mieliśmy siedzący tryb życia. I no, okej, okay. czy można temu jakoś zaradzić, nie? No bo wiadomo, można ćwiczyć w domu, ale nie wszyscy mają, nie wiem, większe mieszkanie, albo mają dzieci, więc to też jest utrudnione. Jest dużo konsekwencji. No, my też ludzie jesteśmy leniwi. Na przykład też znalazłem statystycznie yy, statystykę, która mówi, że w roku 2006 średni czas siedzenia człowieka to było 6,5 godziny. U, a masz informację ile teraz? 7,5. O, no. no. W ciągu 11 lat, bo w 2017 roku znalazłem drugie okay, badanie, okay. 7,5 godziny. Więc godzinę dłużej siedzimy. No, to I bardzo jest to Jest to sporo. No Ja podczas pandemii też trochę dosyć długo siedziałem, w sensie przed komputerem, bo to też jest kwestia tego, że no trzeba, wiadomo, raz uczelnia, mhm. dwa zajęcia, chociaż tutaj zajęcia u mnie nawet nie tyle, co, co, co dominowały, co ja pisałem pracę magisterską, obrobiłem wyniki, więc no research, te sprawy, więc też. I obronił. I prawo. O... No, te, nie, bo tak, tak ten, tak wydawało mi się to powiedzieć, nie obronił. A i obronił, no, obronił, i obronił. Tak, tak. No, to, dziękuję, dziękuję. I ten. I, no i w związku z tym, właśnie też zauważyłem, że faktycznie no boli mnie tyłek, bolą <grym> mnie plecy. No i też sobie zacząłem po prostu ćwiczyć, bo stwierdziłem, że no, też nie ma się za bardzo, co, mhm. co ten. Jasne. Nie ma też za bardzo, co siedzieć cały czas. Inna kwestia jest taka, że no, siedzący tryb życia też sprzyja temu, że na przykład będziemy mieli po prostu. Nie ruszamy się, więc spala mniej kalorii, więc to sprzyja otyłości. Jeżeli ktoś nie zmieni swoich nawyków żywieniowych, no to w ten sposób po prostu będziemy przybierać na wadze. Z otyłością wiąże się, wiążą się inne choroby. Z otyłością też może się wiązać na przykład cukrzyca. Z tym też, bo w ogóle przez coś takiego, taki dłuższy czas siedzącego trybu życia nazywa się siedzącym schorzeniem. I to jest są... coś takiego i to jest cały taki szereg schorzeń, które łączą się zazwyczaj z siedzącym trybem życia. Dokładnie. I, i, i co też ciekawe, to siedzące schorzenie dosyć ciężko jest wyleczyć tak dosyć szybko przez ćwiczenia i dietę. Mhm. Jednak no, to jest pewien styl życia, nie? Więc, a organizm jest, jest adaptacyjny, więc trochę ciężko będzie mu tak w dosyć krótkim czasie zmienić ten nawyk. Ja kiedyś słyszałem od pani zajmującej się zdrowiem publicznym, mhm. że e, nawet nie tyle ruszanie się jest korzystne, co siedzenie jest niekorzystne. W ten sposób, że A, okay. siedzenie mhm. jest gorsze niż nierobienie, nieruszanie się, nie? Rozumiesz? Aha. Że to siedzenie jest bardzo złe. Czyli na nim się powinniśmy skupiać. O tak. I, no. I teraz właśnie przechodząc do siedzenia, ja też już trochę. O w przed... stylu, dobra, to jeszcze ci przerwę i wrócę, no. że na przykład no, dużo gorsze jest siedzenie przez 7,5 godziny i potem się poruszanie tę godzinkę intensywnie, mhm. niż na przykład nie siedzieć cały dzień i ruszać się tak umiarkowanie, nie? Okej. Okay. Że siedzenie jest naprawdę najgorsze. Tak, słyszałem od pani, od zdrowia publicznego, że tak statystycznie, tak faktycznie jest. A wiesz, to jest jeszcze gorsze od siedzenia? Złe siedzenie. <laughs> <Okay>. <laughs> brzmi, brzmi, brzmi bardzo, brzmi bardzo prosto yy, i też trywialnie. Mm -hmm. yy, ale tutaj ja trochę przed pandemią już mm -hmm. zacząłem się rozglądać w temacie ergonomii. Bo ja na przykład zauważyłem, bo yy, przywiozłem sobie w ogóle monitor yy, z domu kiedyś, podłączyłem go sobie do laptopa. I generalnie na początku wyglądało to tak, że miałem laptopa przed sobą. Monitor był trochę obok laptopa pod skosem. Tylko, że zauważyłem po pewnym momencie, że po prostu od przechylania głowy w bok, cały czas, żeby spojrzeć na drugi monitor, albo czasami po prostu ten monitor był większy, więc bardziej komfortowo było na niego spo, spoglądać i przez to siedziałem trochę z głową przekrzywioną, Zaczą, zaczął mnie boleć kark. No jasne, bardziej. to może wydawać się bardzo śmieszne, że o nie mój monitor jest za 2 centymetry, za bardzo w lewo, co ja zrobię, ale faktycznie przy takim siedzącym, przy pracy siedzącej, czyli przy biurku, to ma ogromne znaczenie. Z, ergonomi z ergonomią jest tak, że wszyscy się z niej śmieją. Że wiesz, te rysunki BHP, jak się powinno prawidłowo mm -hmm. siedzieć, na zasadzie monitor na wyciągnięcie ręki, nie, wyprostowana postawa. Wszyscy się śmieją, dopóki nie zaczną cię boleć plecy no. i zaczynasz się za tym rozglądać. Tak też było trochę w moim przypadku, bo stwierdziłem, że trzeba coś z tym zrobić. Więc przeniosłem sobie monitor na drugą stronę, w sensie teraz monitor mam przed oczami, a laptop jest gdzieś z boku. I teraz elegancko bolicie z dwóch stron. Tak. <noise> Przy okazji kupiłem sobie klawiaturę, yy, i, znaczy klawiaturę po kablu osobną i myszkę bluetooth. Więc też nie, nie muszę teraz znowu mieć rąk krzywo, żeby, żeby tam pisać po laptopie gdziekolwiek, bo to też jest niewygodne. Inna kwestia, że jak miałem klawiaturę na blacie, więc automatycznie miałem ręce trochę podniesione, to też zacząłem w pewnym momencie czuć yy, łokcie, ból mhm. w łokciach. Łokcie, a do tego jest coś takiego, jak można się nabawić no albo uszkodzić nadgarstek, albo jest coś takiego, jak łokieć tenisisty. No a tak, to ja jest. O tym tak, to jest schorzenie tenisistów, ale też teraz częściej wynika po prostu z pracy z myszką. I wystarczy, warto mieć podkładkę do myszki, znaczy podkładkę pod, myszki, pod myszkę z taką poduszką, na której mhm. można położyć nadgarstek, bo można sobie uszkodzić. Albo staly. jest też taka ergonomiczna myszka od Logitecha. Mhm. Czy tam Logitecha aby teraz to już są jakby się nazywają logi, zaczam, logi, nieważne. Nie wiem. Że ona jest po prostu taka, że trzymasz myszkę bokiem. A W sensie jest bardziej naturalny dla ciebie, mm -hmm. niż wiesz, przekrzywiać całą rękę. Mm -hmm. I podobno się sprawdza. Mój promotor ma i sobie chwali od jakiegoś czasu. No proszę. I... Faktycznie ten staw jest w jakiejś takiej bardziej naturalnej pozycji. Dokładnie. I w związku z tym właśnie stwierdziłem, dobra, ergonomiczne siedzenie wpisałem sobie w Google, zobaczę, jak to jest. I tak, monitor na wysokości oczu, więc mój monitor też był trochę. Nie, nie ma tego, wiesz, regulowanej wysokości, więc po prostu stoi sobie na kilku książkach. Mhm. Laptopa też podniosłem sobie na pudełku i paru książkach, żeby mniej więcej był na równi z monitorem, bo monitor ma trochę większy, większy calarz niż, niż laptop. Potwierdzam, to wygląda jak całkiem taka konstrukcja, która. Taka bardzo Januszowa? Januszowa, ale zaskakująco trwała. W sensie, gdy widziałem ją parę tygodni temu, to myślałem, że nie będzie trwała do tej pory, a trwa. A trwa. Co prawda laptop czasem spada, jak trzeba przepiąć kable, to też jest z tym dużo zachodu. I przede wszystkim klawiaturę i myszkę przeniesą sobie na wysuwaną półkę pod, mm -hmm. pod laptopa. Więc w ten sposób ręce są pod kątem prostym i też się tak nie przemęczają. I faktycznie zauważyłem, zauważyłem trochę efektów, że już mi tak plecy nie bolą. Plus staram się cały czas siedzieć wyprostowanym. Teraz, na przykład, jak nagrywam z Patrykiem podcast, to ja widzę. widzę moje złe siedzenie na, na zasadzie, że jak siedzę, to na przykład za bardzo się garbię. A nie prostuje się i na przykład ramiona mam za bardzo do góry, przez co one zaczynają być obciążone. Jak ja, jak ja je zwolnię trochę i się gdzieś tam wyprostuję bardziej, to zaczynam czuć ulgę. I też właśnie łapałem się na tym, że przed komputerem siedziemyś taki zgarbiony, tak, tak trochę. Jezus, w jakiej bajce był taki gościu, taki brzydki, zgarbiony nielatarnik? Kamel? Aha, nie, nie. No, ten Boże, z Notre Dame. To, o, dzwonnik, dzwonnik dzwonnik z Notre Dame. Dzwonnik. Dokładnie, to mniej więcej w takiej pozycji siedziałem przed komputerem. Teraz staram się dbać o to i faktycznie widzę poprawę. Też no, z innej strony zacząłem się. Się rozciągać, yy, więc gdzieś tam ćwiczyć, dbać o postawę, mhm. i faktycznie było lepiej. Tylko też z drugiej strony, jeżeli zaczynam siedzieć źle, to jeszcze bardziej czułem, że to Było to od, źle. od razu odczuwalne. Tak, to było okay. bardzo. No, to jest inna to jest kwestia tego, że po prostu organizm przyzwyczaił Ale się do tej to trochę dobrze, złej pozycji. bo z, z problemem złego siedzenia, znaczy największym problemem z tym jest to, że nie jesteś świadomy, że źle siedzisz. Tak, a dokładnie. jeżeli od razu zaczyna ci to przeszkadzać, to od razu też się poprawiasz. Dokładnie. Mhm. I. Jejku, co ja teraz chciałem powiedzieć, bo mnie trochę wybiłeś z rytmu. Przepraszam. Spokojnie. No, w ja, sensie aha, po prostu dobra, zacząłem pracować nad postawą i zauważyłem faktyczne efekty tego. Mhm. I naprawdę osoby, które się śmieją z tej całej ergonomii, ja wam polecam. Aha, wiem, co chciałem powiedzieć. I teraz na przykład jak wracam do domu i biorę tylko laptopa, nie biorę laptopa, monitora, głośników, jednej klawiatury, myszki i tak dalej. Mhm. Wracam do domu, po prostu położyłem, sobie, wiesz, kładę sobie laptopa normalnie na biurku i on jest tam trochę odchylony. Ja, ja nie umiem pracować przy laptopie. Wiesz, no. Siedzę prosto, staram się siedzieć prosto, ale i tak schylam głowę w dół, żeby popatrzeć na tego laptopa. Zaraz nie boli kark, to jest nieużywalne. Ja naprawdę się dziwię, jak ludzie potrafią cały czas pracować przy laptopach, tak po prostu siedząc sobie gdzieś tam. No ale to jest straszne. Od samego używania smartfona w autobusie, gdzie ja po prostu wiesz, też schylamy głowę, co też już jest, jest taką trochę chorobą cywilizacyjną, gdzieś mm -hmm. powoli podchodzi, bo są badania pokazujące, jak że gdzieś tam zmienia się ten kark i kręgosłup, od patrzenia w smartfona, że cały czas głowa jest z dół, poza tym ona jest bardziej obciążona i w związku z tym kręgosłup trochę bardziej cierpi na tym. Ja też czasami się łapię na tym, że po prostu przeglądając smartfona, ja wolę go sobie dać na górę, na poziom oczu, niż po prostu, żeby był na dole. Tak, tak. I bo, bo faktycznie czuję ten kark. Naturalnie raczej tak spoglądamy w dół, czy mamy smartfon, smartfon w dole, bo ręka inaczej się męczy, jeżeli trzymamy ją. No właśnie, czy lepą w górę, w no to właśnie mm -hmm. też ręka się męczy w tym momencie. A to momencie. jest jakby od razu szybciej odczuwalne. Mm -hmm, dokładnie. Więc. Wniosek, który chciałem powiedzieć, naprawdę ergonomia dużo, dużo wnosi i naprawdę warto o nią zadbać. Tym bardziej, że teraz, my w pracy, w dużej części, ostatnio skupia się, jeśli ktoś nie pracuje fizycznie, zwykle, to w dużej części siedzi przed kąpem, siedzi przed biurkiem, na krześle i. No, i szkodzi sobie raz przez to, że no po prostu aktywność, brak aktywności, mm -hmm. tak jak mówiłeś, Patryk, jest gorsza niż. Znaczy, siedzenie jest gorsze niż brak aktywności. Dokładnie. A złe siedzenie jest jeszcze gorsze niż zwykłe siedzenie. Tak, no teraz też sytuacja wymusiła często jakąś zdalną pracę i mm -hmm. zapewne no, stanowiska pracy takie domowe nie były aż tak dobrze przystosowane do pracy jak te takie gdzieś w biurowcach, czy, czy, czy no, Dokładnie. gdzieś na no, miejscu. No, wygodnie tygodniowo to też jest dobra, dobra. Do, to no. jest bardzo pomocna kwestia. I właśnie, też jest badanie. Też przeprowadzone na ponad 91 tysiącach osób, mhm. w którym mieli zastąpić pół, pół godziny siedzenia jakąkolwiek aktywnością fizyczną. I wniosek z tego wyszedł taki, że w przypadku osób nawet 45% mniejsze było ryzyko przedczesnej śmierci. No Przy tak. czym to Badanie nie działa na osoby, które nie dotyczy osób, które mają trochę większą aktywność fizyczną, tak po prostu. To jest osoby, które, wiesz, po prostu siedzą, nic nie robią, i ten mały dodatek aktywności wnosi dosyć duży efekt. Natomiast osoby, które siedzą sobie na krześle, mogą spróbować trochę się powiercić ponieważ robiąc research, w pewnym momencie natrafiłem właśnie przede wszystkim przez publikację, która mówi o tym, jak dużo energii zużywamy wiercąc się na krześle, mhm. zaczęła całą moją lawinę tematów ergonomicznych. Okej, okay, okej. Okay. Ponieważ przeprowadzono badanie na małej liczbie osób, bo tylko 16, U. czy można zwiększyć, tak się nazywało mniej więcej, czy można zwiększyć wydatek energetyczny podczas wiercenia się na krześle? Tam było chyba wiercenie się na krześle, a wydatek energetyczny. Badanie wyglądało tak, że tym osobom mierzono tętno i poziom wydatku energetycznego. Kiedy siedzieli, pracowali normalnie przy krześle, pracowali na takim krześle takim trochę specjalniejszym, który wymusza na nich wiercenie się. I mieli taki jeszcze podnóżek, podnóżek specjalny, który też sprawiał, że po prostu trochę więcej ruszali stopami. I w ten sposób właśnie najpierw pracowali 20 minut przy standardowym, potem przy drugim krześle, potem przy tym podnóżku. Później jeszcze wykonywali specjalne ćwiczenia na krześle, takie dostosowane do tego, żeby je robić na krześle. I na samym końcu jeszcze przeszli się na bieżni trochę, żeby po prostu porównać wydatki energetyczne. I teraz, jeśli chodzi o, w tym momencie to jest ilość spalonych kalorii, bo tętno, tętno mniej więcej sobie pominę, to tak. Siedzimy na normalnym krześle. Spalamy średnio 76 kalorii. Jeżeli mamy specjalne krzesło, no to 98 kalorii. Co znaczy specjalne krzesło? W sensie. Z tego, co zdążyłem zauważyć, to jest tak na przykład takie krzesło na takiej które nie ma sztywnego, powiedzmy takie standardowe, taki standardowy fotel biurowy, mm -hmm. on ma taką, powiedzmy, u podstawie, wiesz, ma taki sztywny, sztywny pal, nie? Mm -hmm. Natomiast to specjalne krzesło ma taki, takie coś, że możesz się na nim trochę bujać do przodu, okay. do tyłu. Okay. To są takie krzesła, które sprawiają, że ty musisz trzymać równowagę Jasne. na nich, bo się gdzieś tam mogą wychylać, więc mm -hmm. ty też musisz trochę poćwiczyć koordynację przy okazji. Więc na tym specjalnym krześle 98 kalorii, co nam dało 30% wzrostu spalania kalorii. No. Na zwykłym siedzeniu przy krześle. I to, yy, to jest ilość kalorii na godzinę. Podnóżek 89 kalorii, więc to jest wzrost o 20%. Ćwiczenia na krześle dały nam 189 kalorii, i to jest wzrost o prawie 250% w stosunku do siedzenia na normalnym krześle. Mhm. Natomiast spacer na bieżni dał nam 166 i przypomnę ćwiczenia na krześle 189, więc ćwiczenia na krześle były bardziej, pozwoliły spalić więcej kalorii. No to ciekawe. niż 20-minutowy spacer na bieżni z prędkością 3,21 km na godzinę, Aha, no jeśli ktoś taki... chciałby już być dokładny tych laboratoryjnych Ale pomian. to taki powolniutki spacer. Tak, więc to jest bardzo powolny spacer. Więc osoby, które mają wymówkę, że siedzą na krześle, mogą albo po prostu zmienić krzesło, Na mhm, takie albo... trewy wymuszające, no nie wiem, koordynację, ruch dokładnie. Jest Dokładnie. Mhm. Nawet nie trzeba zmieniać krzesła. Można sobie kupić tak zwaną poduszkę sensomotoryczną. U. Ona sprawia, że ty też właśnie zaczynasz się wiercić, i w ten sposób nie dość, że spadasz kalorie, bo się musisz wiercić, dwa, zwiększasz swoją koordynację, to przy okazji trzy jeszcze ćwiczysz mięśnie. Tylko że poduszkę sensomotoryczną, z tego co czytałem, zaleca się używać tylko do czterech godzin, bo po czterech godzinach yy, zaczynają być, twoje mięśnie są trochę przetrenowane i zaczynasz okay. zaczniesz czuć Już po prostu. Są zmęczenia. negatywne jakieś efekty. Tak. Więc jeżeli macie cały czas siedzący tryb życia, to możecie tak. Pracować na stojąco, o czym też zaraz powiem, tylko że do tego trzeba albo specjalnego stanowiska, albo specjalnego biurka. Możecie sobie zrobić, oczywiście, przerwę, gdzieś tam się przejść, no ale w pracy może być ciężko. Można sobie kupić, właśnie, specjalne meble na zasadzie właśnie albo tego podnóżka, albo tego specjalnego krzesła. Ewentualnie na przykład widziałem też, że dosyć często popularne stosowane są te Swiss Balls, gumowe kule. A, takie podstopy, tak? Dokładnie. Znaczy, nie, nie podstopy, że sobie siedzisz po prostu zamiast krzesła. Aaaa. Okay. Możesz się na niebie wiesz, bujać, gdzieś mm -hmm. tam ten, podskakiwać trochę i to też właśnie zmusza na tobie trochę ruchu i jakąś tam koordynację. Tylko jak to wytłumaczyć szefowi w pracy? Słuchaj, chcesz, żebym był bardziej produktywny, to kup mi taką kulę. Dobra. I też swoją drogą właśnie y, część tych rzeczy mm -hmm. zalicza się pod tak zwane dynamiczne siedzenie. Z angielskiego chyba super, coś takiego. I to jest tak, myślę, coś, co tak mnie określa, bo ja też się dużo wiercę. Generalnie się dużo wiercę po prostu podczas samego siedzenia, co dopiero z czymś takim. No i to jest właśnie to, że używanie tych specjalnych krzeseł, jakichś mat, czy tam innych podkładek spowoduje, że właśnie ciało balansuje, że trochę bardziej ćwiczymy, więc po prostu wykonując pracę. Ale na przykład zmieniając mebel, jesteśmy w stanie zwiększyć swój wydatek kaloryczny. Hmm. I to w niektórych przypadkach praktycznie o nawet 1000 kalorii dziennie. No to nie jest. Znaczy nie dziennie, tylko tygodniowo. To nie jest coś, co wpłynie jakoś diametralnie na naszą pracę czy coś, nie? To, to jest coś, co robimy przy okazji tak naprawdę. I, tak, po prostu siedzimy i mamy z tego dodatkową korzyść. Nie hmm. zmieniamy jakoś specjalnie swoich nawyków. To są takie małe, małe detale, które możemy ten, które możemy po, trochę poprawić swoją jakość. A że spalamy tysiąc kalorii więcej tygodniowo, no też. Jednocześnie no, nie będziemy w... no w sensie grubi. aż tak tyć, A tak, aż tak tyć, Dobra. Tak grubi, może tak mhm. być, grubi, grubi yy, i na sam koniec, na... na prawie sam koniec. w okay. yy, Swoją drogą ty mi mówiłeś, czy ty masz też stojące biurko teraz w mieszkaniu z regulacją. Jakąś? Ja mam takie biurko, co na przycisk jedzie do góry albo w dół, ja. no więc yy, i dodatkowo mam krzesło. Ale to w ogóle nie wiedziałem, że to dobrze, bo, 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 bo się już denerwowałem na ten fotel. Jest fotel, Aha. który jak się opieram, no to on leci do tyłu, więc nie mogę tak totalnie oprzeć Aha, całego ciała, tak czyli to jak gdyby, ogóle, co opowiadałeś nie. o specjalnym krześle. Aha. Yy, więc mam tak i dodatkowo mam biurko, które mogę, gdzie mogę zwiększać regulację wysokości, więc też czasami na, na stojąco sobie pracuję. Ale nie, że cały czas, tylko tak na zmianę. Okej, okay, wiem, na zasadzie nie wiem, pół godziny tu, pół godziny no, tu? No, okay. no. I to przed badaniem powiedz mi, jakie są twoje odczucia. W sensie, jak, jak pracujesz na no stojąco? To nie wiem, jest ci lepiej, wygodniej, nie wiem, czy jesteś bardziej produktywny. Yy, chyba jestem bardziej skupiony mm -hmm. na tym, co robię. Ale też szybko szybko mam ochotę usiąść z powrotem. Okej, okay, no bo pewnie... Zakładam też, że nie stoisz tak na prosto, niewyprostowany, ładnie pewnie gdzieś się opierasz, no. coś w ten deseń, nie? coś no, takiego. No, no, trochę jak, jak no, przy jakimś barku, czy czymś takim, tak oparty trochę, nie? Więc... No i też fakt jest taki, że jakieś takie cały czas stanie mhm. jest bardziej męczące niż jakiś, nie wiem, lekki spacer, lekki ruch. A, no tak, no A to, jednak to, to stanie to przy biurku wymusza ciągle stanie. No tak, jednak tak. Mhm. Ale nie masz czegoś takiego na przykład, że nie wiem, stoisz... Musiałbym sobie podłączyć, wiesz co, bieżnię taką, taką mega powolną bieżnię. I po o prostu stoję go. i cały czas spaceruję. Okej, okay, dobra, dobra. A poza tym przy spacerowaniu nie wiem, czy ty też tak masz, ale przy spacerowaniu dużo lepiej mi się myśli. I w ogóle... To różnie. Okej. Okay. Ja lubię sobie spacerować tylko po to, żeby sobie o czymś tam pomyśleć. To ja najwięcej na, 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 na najwięcej pomysłów wpadam, jak jakby prysznic i moje zęby. A, okej. Okay. Więc musiałbym cały czas mieć zęby przy komputerze. No. A to ale właśnie, właśnie to jest tak, że dużo pomysłów wpada podczas spaceru, ale często wtedy nie ma tego, jak, nie wiem, albo zrealizować, albo zapisać i o. gdzieś to ulatnia się. Mm -hmm. Podobnie I... pod prysznicem też nie masz bardzo motydy, metody, żeby ten... To, masz takie... I wylatujesz z tak. na pełne i tak... Z gołym tyłkiem. Nie no, wijam się ręcznikiem, nie? A no dobra. Ale cieknie jeszcze ciebie. No trudno, no umyjesz podłogę. A jak umyjesz podłogę, to masz dodatkową, lekką aktywność fizyczną, która przy okazji sprawi, że zmniejszy Twoje ryzyko, prawdopodobieństwo wcześniejszej śmierci. Mhm. No, za dużo tych prawdopodobieństw, ryzyk, pojęć, procentów, które tak, 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 się tak. zgubiłem. W każdym razie właśnie jest przy okazji tych wszystkich yy, różnego rodzaju tego dynamicznego siedzenia. Mhm. Stwierdziłem. W ogóle dobra. strasznie mnie to bawi, Dynamiczne siedzenie. To jest, to jest naprawdę taki, takie, takie pojęcie na XXI wiek. Naprawdę. No. I stwierdziłem, dobra, to w sumie bo wpadł mi od razu do głowy stojące biurka. I przede wszystkim polecasz stojące biurko, chyba, nie? W sensie uważasz, że nie jest to jakieś tam. Znaczy, w sensie wiem, że to są drogie rzeczy, ale uważasz, że. Nie, że znaczy, i dobra, ty masz je stokowo, nie? Po prostu w mieszkaniu na ciebie czekało. Tak. Ale rozważyłbyś normalnie kupienie, w sensie te, załóżmy, że się przeszkadza. Więc to chyba bym nie wpadł na to. Mhm. Musiałbym, może, poczytać, że o, to jest super, albo kto, jakąś opinię, a nie spotkałem się z tym. Okej, okay. ale może... tak personalnie w sensie czujesz, że. A teraz, jest jak fajnie? już mam, no to jest fajnie, ale czy, czy, czy to jest jakaś nie wiadomo jaka korzyść? Chyba nie. W sensie, jakbyś się przeprowadził, to nie kupiłbyś tak, tak biurka, nie? Chyba nie, chyba okay. że naprawdę nie miałbym co zrobić z pieniędzmi. <laughs> No, ale znaczy, to jest fajne, ale nie wiem, czy to jest taki must have, że tak powiem, że to koniecz, koniecznie trzeba mieć. Mhm, okay. Przynajmniej dla mnie. Ja lubię sobie to pozmieniać, bo w ogóle mam od niedawna, więc lubię się tym bawić trochę jeszcze. Ale czy to jest coś, bez czego nie mogę się teraz obyć? Chyba nie. Okej. Okay. Bo też właśnie z drugiej strony, stojące biurko też nie jest. Super duper, jeżeli faktycznie Twoja praca wciąż polega na pracy przy laptopie na przykład. Mm -hmm. Bo wciąż możesz sobie ustawić ręce pod kątem prostym i będzie wygodnie, ale cały czas musisz się schylać. Mm -hmm. Więc. Ja, bo ja w ogóle też zacząłem szukać tych stojących biurek. Mm -hmm. Jedna koncepcja była taka, że właśnie to było normalne biurko, które się podnosiło, ale na przykład są już takie, które mają wysięgniki specjalne pod monitor. Żeby Jasne. były na wysokości. Więc mniej więcej Może, może gdybym miał jeszcze ergonomię tę lepszą, taką mm -hmm. przystosowaną do tego, że nie wiem, no do trybu tryb stojący, tryb siedzący. To może tak, ale tu faktycznie muszę sięgnąć do klawiatury, klawiatury nie mam bez przewo... czy tam przewodowej, no mam, mam w laptopie, więc to nie jest takie wygodne. Bo też widziałem takie produkty na zasadzie, że nie wiem, taki mocniejszy karton, masz taką konstrukcję, którą po prostu kładziesz na biurko mhm. i ona ma wydzieloną część na ekran, która jest wyżej i wydzieloną część A, na... A, to bardzo sprytnie, na, na monitor. Tak, na monitor, znaczy na, tak, jedną część na monitor, drugą na klawiaturę mhm. i ten. Jasne. I w ten sposób... Możesz sobie też to przy okazji regulować wysokość, więc możesz sobie ergonomicznie dostosować biurko i nie musisz tam... No i to można zrobić pewnie po kosztach. Tak, i, i to był koszt tam zdaje się, samo to, bo to wiadomo, toczka marketingowa, bla, 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 nie, zdrowe plecy, zdrowe wszystko, lepsze życie i tak dalej, to tam kosztowało chyba 60 euro, mhm. ale to wciąż. Kawał grubszego kartonu slash drewna, który nakładasz na biurko, to nie jest na zasadzie, że kup sobie lepsze biurko, tylko po prostu kładziesz na to biurko, zaczynasz sobie pracować na stojąco. No przy moim setupie no to taka nakładka trochę nie miałaby sensu, bo ja mam tutaj tyle kabli, że jak ruszę cokolwiek, to się po prostu wszystko rozwali. Ale ja tak po robieniu researchu, to ja tak chętnie bym sobie spróbował czegoś takiego. Mm -hmm. Jakbym miał na zasadzie trochę mniej kabli, trochę łatwiejsze stanowisko do zrobienia czegoś takiego. Nawet sam sobie coś z drewna wystrugał. No dokładnie, Zmierzył bo przecież można samemu ta, coś takiego wymyślić. No, Tym bardziej, że też mam ostatnio ochotę na majsterkowanie, bo nawet złożyłem współlokatorowi byłemu biurko. O. Znaczy, miałem mu pomóc w założeniu, ale mm -hmm. skończyło się tak, że po prostu ja składałem, on sobie obok oglądał seriale i siedział no to, więc... to, 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 to ten typowy współlokator. Pozdrawiam serdecznie. instrukcja była tak koszmarna, nie? Wyobraź sobie, że masz, masz podpis... bo to był, biurko za 100 zł, nie? Więc no, nie dobra. oczekujmy szału, jeśli chodzi o wykonanie i całą resztę, ale instrukcja. Pierwszy krok w instrukcji, weź blad numer 3 i tam, wiesz, wkręć w niego odpowiednio śrubki. Mm -hmm. No fajnie, tylko że... Według instrukcji mam wkręcić śrubki w miejsca, które nie istnieją. O nie, to jest najgorsze. się że... Nie masz wiertarki i kupujesz takie biurko, takie bez wiercenia, takie wiesz, na kołki czy coś takiego. I nie nawiercili dziur. No. Mam ochotę po prostu roznieść całą fabrykę mebli wtedy. Ale to było lepiej. Oni po prostu pomylili numer blatu, bo to miał być blat numer jeden, a opodpisali go jako numer trzy. To jeszcze. Więc zaryzykowałem i wziąłem ten blat numer jeden, bo dziurki mi się zgadzały i stwierdziłem, dobra, najwyżej będę to jakoś odkręcał. I, i, też, I też właśnie też było tak, że każą mi wkręcić coś w miejsce, gdzie tego nie było. Jedna śrubka była wystarczająco długa, więc po prostu poszedłem brudforsem i wybiłem ją młotkiem. Najlepiej, I gdy, najlepiej, gdy kończysz, jesteś dumny ze swojego dzieła, spoglądasz gdzieś tam na bok, a tam czeka jeszcze woreczek pełen jakiś tam śrubek czegoś. I co zrobiłem nie tak albo lepiej, bo ja ten. Albo tam... kawałek jeszcze jakiegoś albo tak, półki, albo czy jeszcze coś kawałek, albo po prostu to produkt nie przypomina tego co miał przypominać. W moim <laughs> przypadku tak myślę, mogłoby często być. Aha. Ale jeszcze wiem, że jakby taka półeczka pod komputer, taka malutka i nie że ona była na ziemi leżała, tylko że tak była kawałeczek na ziemi, ona miała swoją własną nóżkę, właśnie tą nóżkę wbiłem na młotek, mm, bo mi się mm. nie chciało tego wkręcać, zresztą nie dało się tego wkręcić. Okay. Bo też no, mój współlokator nie miał śrubokręta, tylko musiał użyć noża. Okay. Więc no okej, okay, dobra, takie bardzo januszowe składanie. I zauważyłem właśnie, że tej pół, półeczki nie miałem i co gorsza, bo mi się pomyliły blaty boczne, nie? Lewy z prawym mm -hmm. i w miejscu, gdzie miała być ta półeczka, to tam były dziury i o, ja tam nie. To powinienem wkręcić, wiesz, wkręcić yy, śrubki, Aha. a ja tam włożyłem zaślepki. I tak <grym> po tym zrozumiałem, dlaczego ja mam dwie zaślepki za mało. Ale ostatecznie okazało się, że ta półeczka była zdecydowanie mniejsza Ale problem niż... rozwiązany. Były dziury, zaślepiłeś, nie ma dziur. To prawda z drugiej strony są dziury, których się nie są zaślepione, a tych zaślepek już się nie dało wyciągnąć, więc no trudno. Ale na szczęście ta półeczka y, była o wiele mniejsza niż komputer, który miał na niej stać, więc stwierdziłem... No dobra, to wiesz, zapytałem, ej potrzebujesz tego? Nie, okej. Okay. Wiesz, i spoko, problem się rozwiązał. No, więc wracając do. Nie polecam tego użytkownika, więc... jeśli chcecie, jeśli szukacie kogoś do montażu mebli. Znaczy nie, nie, ja już teraz będę, ja już wiesz, przeszedłem już pewien etap, mam więcej. A, to doświadczenia. było szkolenia, tak. Taka już, praktyka. Trochę. Tak, mm -hmm. taka praktyka, więc ja już trochę uważnie będę czerwiał. Okay, okay. Co nie zmienia faktu, że te instrukcje były kom kompletnie złe. Natomiast wracając do badania o stojących biurkach. Mm -hmm. Niestety tylko 10 osób, bo to było po prostu jedno, jedno biuro się zgłosiło. Samo a, z siebie do takiego badania. Okay. I to było tak, przez 6 dni. Uczestnicy na początku mieli, do, dane, do, mieli takie wytyczne na zasadzie. Jeśli chodzi o dietę, musieli unikać alkoholu, jakichś tam ćwiczeń specjalnych przez dany okres, żeby po prostu jak najbardziej. No tak, żeby nic nie zaburzyło, jak Tak, żeby wynika. nic nie zaburzyło pomiaru. I na początku było tak. Pierwszego dnia pracowali sobie przez 4 godziny normalnie, tak jak pracują w pozycji siedzącej. Drugiego dnia jest dokładnie to samo, tylko że zmienili im biurka na stojące. I cały czas przy okazji mierzyli im tętno. I poziom glukozy we krwi. I na sam koniec jeszcze mieli badane, Wydychane gazy podczas 15 minut. Kolejno, Leżenia, siedzącej pracy, stojącej pracy i jeżdżenia na rowerku pod niskim obciążeniem. Aha. Jeśli chodzi o wyniki, wydat i znowu, wydatek energetyczny. Praca siedząca 313 kalorii średnio. Mhm. Praca stojąca 487 kalorii, no. co daje nam 174 kalorie więcej. To jest. W sumie, no, jest to no to jest właściwie ponad to jest ponad 50% więcej praktycznie. I w przełożeniu na 5 pięciodniowy tydzień pracy to nam właśnie daje jakieś tam 800 ponad kalorii spalonych. Więc znowu po prostu zmieniając sobie pracę na stojącą, mm -hmm. jesteśmy w stanie spalić więcej kalorii. A z drugiej strony, jeżeli na przykład po lunchu, przez 3 godziny, właśnie bo, bo, bo ta praca to jest dosyć długi okres 3 godziny jednak nie, bo nie wiem czy wytrzymałbyś przy takim biurku 3 godziny? Stojąco nie. No, więc to trochę dużo, ale generalnie, właśnie przez te 3 godziny po lunchu, jak cały czas pracowali stojąco, to mieli 43% mniejszy poziom cukru we krwi. Co sprawia, że są mniej narażeni na jakimś, jakąś ewentualną cukrzycę Aha. w przyszłości. Mhm. Także też kolejna, kolejna konsekwencja pracy siedzącej. Inne badania znowu pokazały, że siedzący tryb życia zwiększa ryzyko chorób serca o 147% ten, przypominam, siedzący tryb życia zwiększa ryzyko, żeby nie było, że cały czas, że odnosi się do stojącego. I teraz kolejne badanie. 34 uczestników było tego badania, 24 pracowały stojąco, a 10 osób siedząco było grupą kontrolną. Mhm. I teraz badanie trwało 7 tygodni. W pierwszym tygodniu było monitorowanie stanu zdrowia bez żadnych ćwiczeń. Przez następne trzy tygodnie była, pracowali w warunkach stojących, po prostu starali się ograniczyć pracę siedzącą na rzecz stojącej. I w ostatnich dwóch tygodniach badań po prostu monitorowali cały czas ich, ich stan zdrowia. Przy okazji robili jakieś ankiety na zasadzie. Wiadomo, na początku płeć wiek, waga, itd, i tak dalej. Później na przykład ocenę, jeśli chodzi o ból pleców, o ich samopoczucie i tak dalej, i tak dalej. I jeśli chodzi o wyniki, to osoby, które Pracowały na stojąco, udało się skrócić czas pracy stojącej gdzieś tak o średnio 66 minut. Wydaje mi się, że to chyba było, nie wiem czy to było dziennie, tygodniowo, nie było podane. Mhm. To osoby, które wykazywały pracę stojącą. 87% uczestników pracujących stojąco czuło się bardziej komfortowo, 75% czuło się zdrowiej, przy czym to są odczucia, więc nie jest to żaden wiesz to jest na podstawie ankiet. 71% było bardziej skupionych. Mhm. 66% bardziej produktywnych, 62% bardziej szczęśliwych i 32% mniej zestresowanych. No proszę. I ogólny ból pleców z ankiet zmniejszył się o 54%. I stwierdzono poprawę nastroju u wszystkich tych, którzy postanowili zrównoważyć trochę czas pracy stojącej na rzecz pracy siedzącej. Ja ogólnie tak z własnego doświadczenia bardzo lubię właśnie tak tryb mieszany. Mhm. Że trochę siedzę, trochę stoję, no ale to nie zawsze te, te stojące stanowiska są regulowane, nie? No właśnie to jest ten problem. To jest ten problem. Ale... Ja też ja też mam właśnie tak, że czasami jak już siedzę, nie wiem właśnie, czy to robię research do podcastu, czy coś, ja coraz bardziej u siebie widzę ostatnio, że ja po prostu siedzę za długo, że już mi się nie chce siedzieć. Mhm. Chętnie bym nie wiem, poszedł na łóżko, wziął laptopa i wiesz, sobie poleżał i gdzieś tam albo coś poczytał, albo się poruszał po prostu. Bo... Tak, więc no, ja często po prostu czuję, że już nie mogę się skupić. Że, no, że czytam coś po trzy razy i, i myślę już o, o czymś innym, no to wtedy, nie wiem, podwyższam sobie to biurko, stoję i znowu jest jakieś takie większe skupienie. Mm -hmm. z czym po, po jakimś czasie znowu jest tak, że zaczyna mi przeszkadzać, bo zaczynam przewracać nogę, z no, no tak, no, no zaczynam wiercić się w miejscu, bo już mi się mi nie przystać. Już jest trochę stać, niewygodnie, no. nie? No, jednak to jest stanie, a nie jakiś taki ruch i, i to jakiś sprawia dyskomfort. No i właśnie tutaj też z drugiej strony, fajnie, fajnie, stojące biurka spoko spróbowałbym, ale zastanawiam się, no bo to są jednak badania, ok. Siedem tygodni to jest całkiem dużo czasu. Ale niewiele osób. Ale niewiele osób, raz. A dwa, zastanawiam się, czy to nie jest trochę na zasadzie jak na przykład z sześciogodzinnym dniem pracy. Bo jak prowadzili sześciogodzinny dzień pracy, to faktycznie na początku, wow, super, wszyscy są bardziej szczęśliwi, produktywni, jest bajerancko. Natomiast wydaje mi się, że to po okresie, nie wiem, pół roku, roku, ludzie mhm. po prostu przywyk przywykli do tego, tak? tak. Że teraz no, ja no, daliby że... się nam czterogodzinny tryb Ja myślę, dziennie. że po prostu zmiany są ważne. Mhm. I też. Takie badania są niemiarodajne, no bo wprowadzamy ludziom zmiany. Trzeba by było znaleźć osoby, które już od zawsze pracują stojąco. Tak, typu na zasadzie, jak wydaje mi się, właśnie rok przynajmniej, no, no, albo no, po no, roku, no. albo właśnie przez rok prowadzić takie badania. Być może są prowadzone, może na kimś nie tak, tak. trafiłem. Mhm. Ale no, przede wszystkim widać, że warto bo coś tutaj zmiana. Jeżeli ja bym cały czas, całe życie pracował stojąco i potem zacząłbym pracować siedząco, to też bym twierdził, że jest super, że w mhm. ogóle ekstra. Po prostu zmiana. No. To jest efekt zmiany, myślę, te pozytywne wrażenia w dużej części. Tak, ale nie ma co ukrywać, że warto rozważyć pracę stojącą. To po prawda. Prostu. Tylko może nawet nie tyle pracę stojącą, co ergonomię bardziej pracy. No bo znowu, tak jak mówię, możemy zrobić tak, że będziemy, będziemy mieli stojące biurko, ale jak cały czas pracujemy przy laptopie, przy którym cały czas musimy zginąć głowę, to i tak bólu no pleców nie, mhm. nie rozwiążemy, nie wyeliminujemy go w ogóle. Czyli ergonomia na przede wszystkim. Tak, ergonomia przede wszystkim. To, to, to Myślę, że możemy dzisiaj yy, wziąć to jako jedno z haseł głównych tego, tego odcinka. I so, Elon sposób. Musk kłamie i oszukuje. I ostatnia rzecz, Aha. odbiegając od ergonomii, ale wracając do tematu aktywności fizycznej. Okay. To jest temat, który poruszę bardzo pokrótce, bo on dotyczy trochę genetyki i, i chorób, na czym ja się nie znam, ale uważam, że to jest... Na tyle ciekawe i wpasowujące się w temat i jeżeli nie powiem tego dzisiaj, to nie powiem o tym już nigdy. Okej, okay, no to śmiało. Było badanie, w którym mhm. wykazano... Y, były dwie grupy myszy. O, tak powiem. Dobra. Jedna y, przez, przez miesiąc, y, jedna grupa myszy żyła po prostu, w, powiedzmy już w klatce z kołowrotkiem, a druga okay, bez. Okej, okay. okej. Jedno miało symulować właśnie wysiłek fizyczny, a drugi brak. Mhm. I później te myszy były poddane zabiegowi laserowemu, który miał wywołać krótkowzroczność. Mhm. Krótkowzroczność, mówiąc tak dosyć pokrótce, jest chorobą, w której... Bo jeżeli mamy gałkę oszem, ona ma swój określony kształt. I za proces widzenia, między innymi bardzo ważnym czynnikiem odpowiada, odpowiadającym za to, że poprawnie widzimy, jest to, że światło skupia się na siatkówce. W odpowiednim miejscu, w odpowiednim punkcie. Natomiast jeżeli to światło skupia się przed siatkówką, bo oko ma, na przykład odbiega trochę od kształtu, jak powinno, no to wtedy widzimy... Tylko z bliska, z daleka mamy jakiś tam rozmazany obraz, i mniej więcej na tym ta krótkowzroczność polega. Ale okazuje się, że jeżeli te zmiany są zbyt duże, to może to, być, może to być stan taki trochę patologiczny, bo w tym momencie mogą powstawać nowe naczynia krwionośne, które są niepożądane. One mogą powodować wydobywanie się płynu, on będzie powodował obrzęk w oku, i w ten sposób to się nazywa. Uwaga, neowaskularyzacja naczyniówkowa. Hmm. W skrócie CNV. Tak, Neo, CNV? Neowaskularyzacja, czyli nowounaczynienie. Tak na polski. Okej, okay, Waskularyzacja, fajnie. czy... No, no tak, no tak to wasku... jest... angielskiego naczynia. Racja, nie patrzyłem hmm? o tym. Pod czyli tuką. neowaskularyzacja nowounaczynienie. Generalnie, jak mamy to CNV, hmm? to ma, poza tym zamazanym widzeniem, które jest przy okazji krótkowzrocznością, yy, może też ten obraz się krzywić. I możemy też mieć białe albo szare punkty w polu widzenia. Okay. I w ciągu, jeżeli nie będziemy nic, nic się, nie weźmiemy się za to, to w ciągu 10 na, lat możemy stracić wzrok. Więc jest o co walczyć. I teraz te myszy po tych czterech tygodniach bytowania w, właśnie symulując aktywność fizyczną i bez braku symulacji, chirurgicznie wywołano u nich właśnie to CNV, później zaraz po tym. Naprawiono to CNV też laserowo, bo można to leczyć albo za pomocą laserowo, albo też terapii lekowej. Mhm. I następnie znowu przez jakiś czas te myszy znowu. Jedna część była dalej w tej klatce z aktywnością fizyczną, druga bez. I bardzo krótko na koniec okazało się, że myszy, które miały wysiłek fizyczny, miały o 41% mniejszą tą objętość i yy, zmiany w związku z CNV. No proszę, Nieznany jest jeszcze za bardzo mechanizm. Jak to się dzieje, mhm. ale mamy przełożenie na to, przynajmniej mamy hipotezę, przełożenie na to, że aktywność fizyczna może prowadzić nam do tego, że nie będziemy mieli jakichś tam chorób oczu następujących. Mhm. Albo może to po prostu tak, że nie wiem, z, y, myszy, które miały ruch, były zdrowsze, no i ja, przez to, że były zdrowsze, miały większe takie zdolności regeneracyjne. Dokładnie, może, może coś w ten desen. Nie mówię nie wczytywałem się w tą publikację, jasne, bo jasne, mi się jasne. za bardzo za, zamontał, bo tam. Znaczy, próbowałem, ale tam było już za dużo jakichś tam genów, niegenów, mechanizmów i biologii, której ja trochę nie za bardzo chciałem wchodzić, tym bardziej, że to było dzień przed nagraniem, więc, <śmiech> <śmiech> więc stwierdziłem, że powiem to ciekawoskowo, bo i tak. Mamy surówki, jest dwie pół godziny, mhm. więc na pewno podcast wyjdzie ponad dwie godziny, także myślę, że można... to tyle ode mnie. No. Super. Patryku, czy zachciało ci się ćwiczyć? Po, po, po jest co, na odcinka? pewno zwrócę jeszcze większą uwagę na moją ergonomię. Tak. Mhm. To jest na pewno wniosek taki numer jeden z twojego tematu, bo myślę, że można w prosty sposób polepszyć sobie jakość pracy, a co za tym idzie, nawet życia, nie? No, dokładnie. I przede wszystkim po prostu ruch jest zdrowy, nie? Na tej mm -hmm. zasadzie, że po prostu zrobić sobie przerwę. i... Chociaż to ja zawsze jak akurat miałem czas, no to nie jechałem tam jakąś komunikacją miejską na jakieś miejsce, tylko spacer, nie? No ja też Albo sobie sobie wysiadałem dwa drogi. przystanki wcześniej i kawałek sobie No. Ogólnie tak. Taki drobny, drobny ruch, który nie wymaga nie wiadomo czego, jakiegoś przygotowania, czy pochłania czas, ale który warto sobie fundować. Ja kiedyś widziałem taki fajny obrazek, że jeżeli weźmiemy 1,00 do potęgi setnej. To będzie 1. A jeżeli Aha. weźmiemy chyba 1,01 do potęgi setnej, to wyjdzie tam 37 i coś. No właśnie. Więc Czyli tak jakby tam Potęgując przyrząd, małe rzeczy, można tak. osiągnąć duże rzeczy tak, duże, tak. Jezu, lepszego zakończenia nie mogłem wymyślić. Dokładnie. Więc na sam koniec myślę, jeszcze co zostało y, podziękować, jeżeli ktoś dotrwał do tego momentu. Tak jest, serdecznie ja dziękujemy jednocześnie, tak jak było, wspomniał wcześniej Patryk, zapraszamy do lajkowania naszych fanpage'ów na Facebooku. Nazywamy się tam Podcast Hechemiczny i Twitterze Małpa mhm. Hechemiczny. Wszelkie linki również znajdziecie w opisie. Tak, wszel wszelkie linki znajdziecie w opisie. Możecie nas słuchać, co już zresztą robicie, ale jeśli stwierdzili na przykład, że słuchacie nas na YouTube, ale wolelibyście na Spotify albo odwrotnie, albo nie wiem, macie jakąś inną platformę. To, to prawdopodobnie tam jesteśmy. To tak. to prawdopodobnie I również tam linki jesteśmy. są w opisie. Tak, linki są w opisach yy, i... Przede wszystkim, piszcie do nas maila, jeśli chcecie rozwinąć jakiś temat, wypowiedzieć się na jakiś temat, zadać pytanie albo zwrócić nam uwagę na jakiś błąd. Tak jest, my z dziką chęcią się do tego odniesiemy. gmail.com. Tym razem nie pomyliłem. Tak jest. Ale również można napisać do nas przez te portale społecznościowe. Dokładnie. Chyba, że ktoś nas zna, no to też prywatnie ewentualnie. No. Pozdrawiamy wszystkich. Tak, to co? Kończymy, Patryk, nie? Tak jest, kończymy. No to co? Bardzo Ci dziękuję za dzisiaj. Ja też. Bardzo Ci dziękuję. Do usłyszenia, cześć. Ciao, ciao. རྗེས་